Cześć mobilki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wujek Łukasz, Bohun się kłania. Witam, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i życzę wam zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Moi drodzy, dzisiaj święta Wielkiej Nocy. Każdy z nas celebruje ten dzień na swój sposób, ale można też pod te święto, jakby nie było kościelne, jakby nie było bardzo duchowe, podłączyć jeszcze jedno święto. Otóż, moi drodzy, nadchodzi Iberia i to wielkimi krokami. Już 8 kwietnia o godzinie 19 czasu polskiego odbędzie się oficjalna światowa premiera DLC Iberia pod Euro Truck Simulator 2. I moi drodzy, ze względu na to, że zostałem poproszony przez studio SC Software, aby przedpremierowo, oczywiście zaprezentować wam DLC Iberia, no to tak to zrobię. I zrobię to z wielką przyjemnością. I mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie się świetnie bawić na moim kanale i że wraz ze mną będziecie podglądać Iberię. Moi drodzy, niestety mój głos nie jest nadal w dobrej kondycji. Nadal mam chrypkę, nadal mój głos jest zniekształcony. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś przeszkadzać, Łukasz, i że pomimo tej trudności będziemy świetnie się bawić. Cześć Łukasz, dziękuję. Dziękuję szerokości. Bardzo dziękuję Łukasz za wsparcie kanału. Moi drodzy, donaty donatami. Wsparcie kanału wsparciem kanału. Ale są ludzie, którzy są bardziej potrzebujący ode mnie. I ci ludzie tutaj, moi drodzy, pod okienkiem z live'em są podlinkowani, ale niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, ale w akcjach charytatywnych na prośbę moich widzów, na prośbę Patrewskiego oraz Wolocyka, no, moi drodzy, są dwie takie sprawy niecierpiące zwłoki. Ktokolwiek może pomóc, ktokolwiek chce pomóc. Proszę bardzo, dla wszystkich ludzi otwartego, serdecznego i ciepłego serca, akcje charytatywne, im wpłacajcie, nie mi, oni bardziej potrzebują. Moi drodzy, ze względu na to, że mój głos jest taki, jaki jest, mniej gadania, więcej podróżowania, więcej eksplorowania i więcej pokazywania. Ze względu na to właśnie wbijamy od razu na mapkę, ja wam już daję klarowność, czym pojedziemy, to chyba już widzicie, prawda? Jest to oczywiście Scania. Ta Scania jest u mnie na profilu pod multiplayer. I teraz uwaga, bo będzie bardzo ważna informacja. Moi drodzy, informacją tą jest to, że ja gram dzisiaj całkowicie bez modyfikacji. Studio SC Software poprosiło mnie, że prezentując wam DLC Iberia, no nie mogę stosować, żeby w ogóle nie stosować żadnych modyfikacji. Dla nich to jest bardzo ważne, ponieważ oni chcą pokazać efekty nowego oświetlenia. Oni chcą pokazać DLC Iberia bez żadnej ingerencji stron trzecich. Oni chcą pokazać swój produkt. W związku z tym ten ich produkt dzisiaj ja będę z niemałą dumą prezentował. Wybaczcie mi za tą dumę, ale cóż, jakby nie było, moi drodzy, no taki zaszczyt mnie kopnął, że jestem jednym z pierwszych z tych youtuberów i streamerów, którzy mogą wam pokazać Iberię. Oczywiście ten odcinek, to spotkanie nie będzie dla każdego. Wśród was będą tacy, którzy nie będą sobie chcieli, no, że tak powiem, spamować, czy też w jakiś jeszcze inny sposób zdradzać zawartości DLC Iberia, i będą między wami tacy, którzy się od tego spotkania po prostu odbiją. Jednakże dla wszystkich innych pozostałych chętnych, no serdecznie zapraszam i już wam mówię, czym ja, właściwie czym to widzicie, ale nie widzicie tego z kamery zewnętrznej, więc pokażę wam jeszcze raz z kamery zewnętrznej, właściwie to pierwszy raz z kamery zewnętrznej tym razem. Jest to Scania, którą śmigam na profilu multiplayer bez żadnych modyfikacji. Tutaj to jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, bez żadnych modyfikacji. Moi drodzy, jest to ta Scania, która ma za mało chromu. No, wiecie, ja skromny człowiek jestem, więc no faktycznie ma za mało chromu. Tak czy inaczej, nie skupiajmy się dzisiaj na tej Scanii, tylko skupmy się na DLC Iberia. Aczkolwiek Scania, to piękna kobieta jest przecież. No. Kurwa, odwalony jak przyczepa na dożynki. W końcu niedziela, uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych, pozdrawiam. Dzięki, Dawid. Odwalony jak przyczepa na dożynki. Tylko, Dawidzie, zapomniałeś o jednej rzeczy.
I gdybym był odwalony jak na dożynki, to bym tutaj musiał mieć jeszcze, wiesz, taką fajną palemkę z kłosków jakichś zbóż albo coś wsadzone z taką ładną wstążką. No ja dzisiaj tego nie mam niestety, także no i obowiązkowo jakiś krzyżyk, prawda, i podziękowania za dobre plony. Nie, moi drodzy, ja wam powiem tak, no nie wypadało się jakoś do was tutaj dzisiaj nie odstrzelić. No nie wypadało, no święta przedpremierowo DLC Iberia, no wiecie jak to jest, nie? Nie wypadało, po prostu no nie wypadało. Padało, żeby w jakimś t-shircie dzisiaj wystąpić. Moi drodzy, przede wszystkim witam was wszystkich tutaj na czacie. Ja już widziałem, wy mnie bardzo serdecznie witaliście. Składaliście mi życzenia, zresztą odwzajemnione życzenia zdrowych, wesołych świąt, pogodnych, radosnych, pomimo tych ciężkich czasów. Moi drodzy, ja wam jeszcze raz z całego serca wam wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt. Moi drodzy, dziękuję wam za waszą serdeczność. No i chciałem tutaj powitać między innymi Adriana Ruszkiewicza, Pelipeli, Piotra Huzara, Daro, jak te wafelki moje ulubione, Jezu, Wojtasa, Kuba ETS2, Kasię Wawryło, Wojtasa, Sarniaka, Filipa Q, Simulation Games, Grzegorza Wolskiego, Kamila Wymagacza, DD, Remexa, Pieseła, dobrze ja czytam, Diesla, moi drodzy, ojejku, co tutaj się teraz dzieje, sypie się deszcz pozdrowień, cześćków i wszelakich siemanków, no tak czy inaczej, witam was jeszcze raz, was wszystkich Gandalfów Białych, patronów kanału, czyli Zielonych, oraz oczywiście moich Jediów, czyli moderację. Moi drodzy, dobra, bo obiecałem wam jak najszybciej przeskoczyć do DLC Iberia, jak najszybciej ruszyć z miejsca, a jak na razie, no kiepsko mi to wychodzi. No wiecie, znacie mnie, ja jestem wujek Bochum, dzień dobry, bardzo mi miło. Lolek20, użytkownik przeszedł na poziom podwójna obsada. Dziękuję Lolek20, bardzo mi miło z tego powodu. Dobra, moi drodzy, szczegóły. Lecimy z tym koksem. Moi drodzy, gdzie ja teraz jestem? Moi drodzy, stoję sobie gdzieś pod Montpellier i będziemy śmigać, moi drodzy, na tereny Iberia. Iberia, żebyście to widzieli jeszcze bardziej dokładniej, to bym musiał przejść sobie w szybkie zlecenia, ponieważ tutaj mapa jest podzielona tak bardziej administracyjnie. I mamy tutaj, moi drodzy, Francja, w której teraz jeszcze jestem, i mamy Hiszpania, i mamy Portugalia. I dzisiaj na ta Hiszpania i na ta Portugalia jechać będziemy. I to będziemy już, w tej chwili, now, zaraz. Momento jeszcze. Także, moi drodzy, odkryjemy sobie te wszystkie, znaczy wszystkie, no wszystkie nie jestem w stanie. Chociaż też planuję się spotkać z wami jutro, w poniedziałek wielkanocny, o tej samej godzinie. Więc to, co odkryjemy dzisiaj, to odkryjemy dzisiaj. Ale jutro czeka nas kolejna porcja DLC Iberia, oczywiście przedpremierowo. Także będziemy bawić się dzisiaj i jutro. Moi drodzy, a więc jak to sprawa wygląda? Stoję gdzieś sobie tutaj gdzieś chyba będzie Montpellier, a tak dokładnie. I moi drodzy, z wami po raz pierwszy. To nie jest tak, że ja sobie wsiadłem w ciężarówkę i pojechałem sobie sam i zobaczyłem. Moje oczy tego jeszcze nie widziały. Moi drodzy, razem z wami, z wszystkimi moimi kumplami i moimi friendsami, pojadę sobie po raz pierwszy dzisiaj na tereny Hiszpanii czy Portugalii też, tego jeszcze nie wiem, bo nie wiem po prostu co się jak mi poukłada, ale na pewno do Hiszpanii dzisiaj wjedziemy. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o prasówkę od studia SC Software, to ja powiem wam tak, zrobimy to teraz tak, że ja zamknę ten ekran, włączę sobie mapę świata, włączę sobie tutaj, moi drodzy, te wszystkie miasta i wiecie co? W międzyczasie, kiedy ja wam będę czytał prasówkę od studia SC Software, bo zostałem poproszony o to, aby to zrobić, a więc zrobić to muszę. Wybaczcie, ale muszę użyć takiego preparatu na moje struny głosowe. Nie mam astmy. To jest po prostu taki nawilżacz gardła. Muszę tym sobie psikać podczas intensywnego gadania. Lekarz mi kazał. Sorry, Winnetu. Jakie to jest szpetne. Jakie to jest niedobre. Jakie to jest fuj. Nie polecam. Moi drodzy, waszym zadaniem jest policzyć wszystkie miasta, które znajdują się w Hiszpanii. Dlaczego wy macie to policzyć? Ponieważ studio SC Software w swojej bardzo niebogatej prasówce mi tego nie napisało. Nie no, ja sobie żartuję, nie musicie tego liczyć, ale moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, jakie tutaj są w ogóle miasta i my sobie o tych miastach dzisiaj też troszeczkę, tak przynajmniej po macoszemu porozmawiamy. A więc moi drodzy, pismo, orędzie,
słowo na niedzielę od studia SCS Software. Półwysep Iberyjski jest pełen bogatych i różnorodnych krajobrazów. Od półpustynnych, południowo-wschodnich pustyń po zielone lasy iglaste. Iberia jest domem dla wielu historycznych wiosek i miasteczek, wąskich uliczek, starych kościołów i imponujących zamków. Odwiedź stolicę Hiszpanii, Madryt. Przybrzeżną stolicę Portugalii, Lizbonę. Wiele nadmorskich miast, takich jak Malaga czy Olhão. Oraz wiele miast położonych w głębi lądu, bądź ważną częścią silnej gospodarki eksportowej i dostarczej ładunki z Iberii przez Europę. Moi drodzy, tutaj dla Iberii są dedykowane ładunki, których ja jeszcze nie znam, ale kto tam wie, na przestrzeni najbliższych spotkań na pewno je wszystkie poznamy. Niestety w tej bardzo niebogatej prasówce studio SCS Software nie napisało mi konkretnie, jakie to są ładunki. Funkcje, o których powiedzieć wam muszę, a wy sobie dalej monitorujcie, jak ta mapa wygląda. Podróżuj przez pustynne Tabernas, często nazywaną jedyną pustynią Europy kontynentalnej. Połącz Iberię z resztą Europy dzięki przesyłkom z jej ruchliwych portów. Dostarczaj części samochodowe i całe samochody do ich różnych fabryk samochodów, do terminali wysyłkowych. A więc proszę bardzo, mamy tu już cenne info. Jednym z takich, można powiedzieć, bardziej indywidualnych, chociaż nie do końca, oczywiście samochody do tej pory możemy już wozić po całej Europie, ale tutaj mamy jakieś konkretne marki prawdopodobnie i konkretne fabryki, a więc mamy tutaj już wskazówkę na to, co jest dedykowane dla Iberii. Odpocznij na przystankach dla ciężarówek i stacjach benzynowych, które zostały zaprojektowane tak, aby jak najbardziej pasowały do ich rzeczywistych odpowiedników. Wow, czyli coś na styl truck stopów, moi drodzy, w American Truck Simulator. Moi drodzy, ja tutaj widzę, że Lolek po raz kolejny wskoczył na wyższy poziom, tym razem z podwójnej obsady na nocną zmianę. O kurczę, Lolek 20. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Jedziemy dalej z tym koksem. Zobacz zabytki o różnych kształtach i rozmiarach. Od średniowiecznych zamków po posągi postaci historycznych. Ciesz się spektakularnym widokiem na wybrzeże, a nawet słynną skałę Gibraltaru, znajdującą się po drugiej stronie zatoki od nadmorskiego miasta Algeciras? Nie mam pojęcia, jak się to poprawnie czyta. Zanurz się w nowych dźwiękach otoczenia, od subtelnego szumu wiatru przez doliny po ćwierkanie ptaków. Oj tak, ćwierkanie ptaków to by się już przydało. Gdzie ta wiosna? Moi drodzy, dzisiaj u mnie w Katowicach jest zaledwie 6 stopni, szaroburo i ponuro. A przecież mamy już wiosnę chyba, nie? Okej, jedziemy dalej z tym koksem. Przeglądaj obszary górskie z szeroką gamą kolorowych skał. Odwiedź zabytki takie jak Międzynarodowy Most Guidiana i zobacz go z lotu ptaka dzięki funkcji punktu widokowego. A więc mamy kolejną ważną informację, moi drodzy, mamy to, co mieliśmy w ATS-ie, czyli te punkty widokowe. Podjeżdżamy do markera z kamerką, klikamy Enter, gasimy silniczek, najpierw gasimy silniczek, potem klikamy Enter i fruwa nam kamera, czy też dron, po prostu obserwujemy piękny rejon z lotu ptaka. Odblokuj osiągnięcia Steam specyficzne dla Iberii. I tyle z tego orędzia, jeżeli chodzi o to, o co mnie poprosiło studio SCS Software. Moi drodzy, ja i tak zrobiłem tutaj jeszcze taki mały błąd, ponieważ studio prosiło mnie, abym podlinkował wam sklep Steam do Iberii, ale mi się zapomniało. Także zrobię to w zapisie pod tym streamem. Mam nadzieję, że mi to wybaczą. Pablo, dziękuję za wyższy poziom wspierania kanału. Witam jeszcze raz, moi drodzy, Pączek dołączył, Mirosław Baka dołączył, kto jeszcze tutaj? Iceman dołączył, Szymon Puszkiewicz, Iceman, witam wszystkich, Pączek. Moi drodzy, okej, a więc wiecie już, tak plus minus, bo przez te kilka minut, kiedy czytałem to, o co poprosiło mnie studio SCS Software, no to wy obserwowaliście mapę. Mam nadzieję, że wyniuchaliście wszystko to, co jest dla was ważne z tej mapy, że wyciągliście dla siebie te wszystkie informacje, które chcieliście zdobyć i skoro już wiecie, jak wygląda mapa, tak plus minus, no to ja jeszcze ją zazumuję, oczywiście, ja ją jeszcze zazumuję i mało tego, ja jeszcze będę kombinował. Ze względu na to, że teraz ja mam jakiś ładunek, który
każe mi jechać tutaj do tej miejscowości, jak ona się w ogóle nazywa, Albacete czy jakoś tak, my sobie tam nie pojedziemy tak od razu. Moi drodzy, przede wszystkim nasza trasa idzie przez Barcelonę. Pojedziemy sobie do Barcelony, a oczywiście Barcelonę sobie pozwiedzamy. Ja tutaj za sprawą pinesek, jak tylko mogę, pokomplikuję sobie tą trasę, bo dzisiaj tak naprawdę nieważny jest ładunek, który będę wiózł, tylko ważne jest, moi drodzy, to, aby wam pokazać, tak plus minus, oczywiście nie jestem w stanie też to zrobić ze szczegółami, ale tak plus minus, żeby wam pokazać, tak, wiecie, nie za bardzo nawet szczegółowo, żebyście wy też mieli jakieś niespodzianki dla siebie, gdy już DLC Iberię zakupicie, żebyście mogli po prostu zilustrować sobie w głowie, kupić czy nie kupić, prawda? No właśnie. XXX. Taki agent XXX. O kurczę. XXX. 50 zł. Witam i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję XXX, dziękuję za wsparcie kanału. Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, pod okienkiem ze streamem są akcje charytatywne, o które poprosili mnie moi widzowie, także nie mi, im dzisiaj. Moi drodzy, wpłacajcie tym ludziom, oni bardziej potrzebują. Moi drodzy, a więc tak, gdy się już tutaj dostaniemy na tereny Iberii, pojedziemy sobie najpierw na Barcelonę, potem prawdopodobnie chciałbym odbić na Saragosę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był kiedyś taki zespół muzyczny, nazywał się Saragossa Band i to był taki zespół muzyki takiej troszeczkę biesiadnej, ale fajnie grali. Ta muzyka rozkręcała każdą imprezę, no i do dzisiaj rozkręca. Wiecie, takie ich disco polo, no tylko że ich, no. Dobra, moi drodzy, wsiadam w ciężarówkę i już jedziemy. Nie będę was dłużej tutaj trzymał na tych mapach. Będę jeszcze na waszą prośbę ewentualnie pokazywał wam mapę od czasu do czasu. Wsiadam, odpalam ciężarówkę. Teraz będę intensywnie czytał wasze tutaj pytania w moją stronę na czacie, ponieważ, no wiecie, kiedy ja ogłaszam swoje orędzie tu i tam i wszędzie, no to ja nie skupiam się tak za bardzo na czacie, co pewnie już zauważyliście, ale już wam to wynagradzam. Witaj wujku, to już masz Iberię? 10 zł. Jak widać na załączonym obrazku. Takie pytanko, jeśli zakupię to dylc w dniu premiery, czy będę mógł również wjechać do Iberii na TMP? Moi drodzy, ja na temat Trackers MP, TMP, bo pewnie pytasz o multiplayer, tak? Nie wiem, czy ja to teraz dobrze pokojarzyłem, bo jestem pełen emocji. Tak czy inaczej, moi drodzy, no na pewno Iberia będzie na Trackers MP, na pewno będzie na multiplayerze, tylko tak nie od razu, trzeba będzie na to pewnie troszeczkę poczekać. Ja podejrzewam, że oni też już mają klucz licencyjny przedpremierowo, więc oni już kombinują pewnie, jak to pochwytać. Jeszcze się czegoś... Moi drodzy, jeszcze się coś takiego nie wydarzyło, żeby jakiekolwiek DLC nie było na Trackers MP, więc na pewno będzie. Tylko tak wiecie, no nie od razu w dniu premiery, tylko jak będzie, to będzie za jakiś czas, prawda? Także trzeba poczekać pewnie te 2-3 tygodnie od dnia premiery. A przypominam, że dzień premiery DLC Iberia to 8 kwiecień, godzina 19 na Steamie powinna ukazać się opcja zakupu tego DLC. I ja wam powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, bo też studio SS Software mi nie podało nawet przybliżonej ceny, nawet nie na nasz rynek, tylko zagraniczny, ile te DLC będzie kosztować. Nie podali mi tej ceny, a nawet gdyby mi ją podali, to ja nie wiem, czy ja bym wam ją podał. Dlaczego? Ponieważ jestem już po pewnych doświadczeniach, że za każdym tym razem, kiedy studio SCS Software podawało mi przybliżoną cenę, to ta cena nie była równa tej cenie, która potem pokazała się na Steamie. Także ja nie wiem, jakie ceny pokazuje mi studio SCS Software, a jakie ceny potem pokazują się w rzeczywistości na właśnie Steamie. I ja potem wychodzę na takiego gołosłownego człowieka. Na człowieka, który wam mówi, że słuchajcie, słuchajcie narodzie, te DLC będzie kosztować tyle i tyle. Wychodzi... premierowo dany dodatek na Steamie i okazuje się, że cena jest zupełnie inna. Ja wychodzę na takiego, który, wiecie, no, jest gołosłowny, czy też no, nie ma pokryć w swoich słowach. No, niestety, ale studio SC Software robi mi takiego psikusa i w związku z tym jestem na to troszeczkę przewrażliwiony. Także nie będę z wami dzisiaj rozmawiał na temat ceny tego dodatku, bo po pierwsze go nie mam, tego cennika, a po drugie, ja już temu studiu nie wierzę w podawaniu cennika, ponieważ wprowadzili mnie już wielokrotnie, że tak powiem, w błąd. A ja potem was też wprowadziłem w błąd, bo powiedziałem wam tyle i tyle, a okazało się, że
było tyle i tyle, nie? Także no możemy sobie tylko przypuszczać, że może kosztować gdzieś około 50 zł, a może kosztować 80 zł, tego ja nie wiem. Jednak jest jeden niepodważalny fakt, moi drodzy. DLC Iberia to na chwilę obecną najpotężniejszy projekt studia SC Software, czyli jest to największe rozszerzenie mapowe, jakie kiedykolwiek powstało do Euro Truck Simulator 2. No i tak sprawa wygląda. Ale czy też adekwatnie do tego będzie większa cena za te DLC? Pojęcia nie mam. Po prostu nie wiem. Nie chcę wam nagadać głupot. Zobaczymy, pożyjemy. No i tyle. Przypominam, DLC Iberia, światowa premiera już 8 kwietnia, moi drodzy, na Steamie. Ale wcześniej będzie jeszcze jedna premiera, czyli 6 kwietnia, moi drodzy, całkowicie za free dostaniemy nową ciężarówkę. Będzie to, uwaga, uwaga, chciałoby się powiedzieć Renault Ranch, ale nie powiem tego, ponieważ studio SCS Software, ale też same Renault Trucks nie użyło Renault Ranch T po liftingu, tylko użyli terminu Renault Truck T. Hello? Przepraszam bardzo, ale tak kaliby ręcz, ale track? O co tu chodzi? Moi drodzy, przekonamy się 6 kwietnia, ponieważ to właśnie 6 kwietnia, w dniu premiery, światowej premiery, można powiedzieć nowej wersji Ranch T, będzie również premiera tutaj w Eurotracku tego modelu. I to będzie drugi taki przypadek w całym uniwersum studia SCS Software. Dlaczego drugi? Oczywiście pierwszy, jeżeli chodzi o Euro Truck Simulator 2, ale drugi w ogóle, bo przypomnijcie sobie, w ATS-ie już taka akcja była. Pamiętacie Western Stara? Model 49X? A no właśnie, w dniu premiery światowej tego modelu, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, pokazała się ta atrakcja w ATS-ie również w dniu premiery światowej tego modelu, czyli te modele dwa, czyli ten realny i ten fikcyjny, ten cyfrowy, moi drodzy, równolegle wyszły na świat, na światło dzienne o jednej dacie. Takie bliźniaczki po prostu. No i co? Jest to, jakby nie było, pewien przełom dla studia SCS Software. Wydają modele w dniu światowej premiery autentycznego modelu? I to drugi taki przypadek. Progres ja widzę. Moi drodzy, ale i tak co niektórzy twierdzą, że to jest za mało. Że to jest za mało. Że ATS dostał tyle, ETS dostał dużo mniej i że co, łe. A co niektórzy jeszcze stwierdzili? Zobaczcie, jaki to jest paradoks. Jaka to jest niesamowita sprawa. Na Renault Ranch T czekaliśmy tak długo. Było zapowiadane już z DLC Viva la France. Było ilustrowane, było przedstawione na blogu studia SCS Software. I co? Czekaliśmy na niego 2 lata! Lata! Sztuk 2! Tyle lat czekaliśmy na Renault Ranch T. A teraz? Zobaczcie sobie. Po premierze Renault Ranch T, no właściwie wskakuje nowa ciężarówka tej stajni. No to co, że po liftingu, ale nowa, bo to będzie kompletnie nowy model. To nie będzie odświeżona tamta Renault Ranch T, tylko to będzie nowy, dodatkowy model, a więc należy go traktować jako nową, ale odświeżoną ciężarówkę. Pewnie coś tam pozmieniają, pewnie wezmą Ranch T, coś tam, wiecie, dokleją, tutaj wytną, tutaj coś przekleją, tam coś skojarzą i dadzą nam nową ciężarówkę. Czy to mało, czy to dużo, to już zostawiam waszej ocenie. I zaprawdę powiadam wam, nie będę ingerował w tą waszą ocenę, bo to będzie wasza ocena. No i tyle. I tego się trzymajmy. 10 zł. Wujcio, mam pytanko, czy zrobisz jakiegoś psikusa Farming Simulator 19 chłopakom z BBSJ na odcinku? XXX, dziękuję za wsparcie kanału. Czy zrobię psikusa chłopakom z teamu, właściwie nieznajomej jeszcze nam nazwy, ponieważ nie wymyśliliśmy jeszcze nowej nazwy. Wy, nasi widzowie, sugerujecie nam różne nazwy. Kunolisy, 3B, SJ i tak dalej, i tak dalej. Te 3B, SJ bardzo nam się spodobało i być może tą właśnie sobie nazwę przyswoimy. Tak czy inaczej, czy zrobię im psikusa? Ja im cały czas robię psikusa.
chociażby tym, że jestem. I to jest największy przykus w ich życiu. Nie no, żartuję sobie. No, wybaczcie moje poczucie humoru w dniu dzisiejszym, ale zjadłem takie dobre śniadanie wielkanocne, że naprawdę jestem troszeczkę syty, a jak jestem syty, to jestem bardziej rozweselony. Mam bardziej wyostrzone poczucie humoru. Moi drodzy, co tutaj do mnie piszecie? A co z manem? A no właśnie, co z manem? Proszę państwa, co z manem? Czy jest tutaj ktoś ze studia SC Software? Może mi ktoś powiedzieć, co z manem? Ja przepraszam bardzo, ale nie ma tutaj nikogo od studia SC Software. Nie potrafi nam odpowiedzieć na pytanie, co z manem. Sarniak, 10 zł. Ciekawi mnie, czy Promoc po prostu utnie swoją Hiszpanię i wypuści od razu swoje nakładki na resztę DLC, czy trzeba będzie dłużej poczekać na nowe Promoc. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę, uśmiechnięta buźka. Ach, Sarniak, Sarniak, Sarniak! Sarniak, kolego serdeczny, moderatorze Fansima. Wbiłeś mi szpilę teraz. Dlaczego? Ponieważ studio SC Software prosiło mnie o to, żebym pokazał wam dzisiejszy gameplay całkowicie bez modyfikacji. Ale ja nie wiem, czy oni by sobie życzyli, żebym dzisiaj rozmawiał z wami na temat modyfikacji. A dobra, niech tam będzie. Nie zabronili mi. Chyba nie umiałem chyba tak perfekcyjnie języka polskiego, żeby rozumieli, o czym ja dzisiaj z wami rozmawiam, co? Moi drodzy, nie mam pojęcia, co zrobią promoci. Tak czy inaczej, Promoc, ja sobie tak cały czas tutaj głośno, bardzo śmiało, odważnie, bardzo odważnie przed wami myślę, że jak wyjdzie właśnie ta Iberia, no w sumie ona u mnie już wyszła, prawda? Ale gdy wyjdzie Iberia już tak oficjalnie, to będzie wielu z nas, graczy, którzy prawdopodobnie zrezygnują z Promoca i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie dobra i słuszna odpowiedź? No nie. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś Mirosław pisze. Nieprawda, ponieważ nowe Renault WTS 2 będzie 6 kwietnia, czyli dużo wcześniej niż premiera światowa. Aha, wcześniej. Ja dostałem takie informacje, że to będzie wraz z premierą światową tego modelu. Także Mirosław Baka, jeżeli ty posiadasz bardziej rzetelne informacje, no to bardzo dziękuję za oświecenie. Ponieważ, moi drodzy, ja się posługuję tutaj informacjami, które spływają do mnie z prasówek. A prasówki nie zawsze są rzetelne. Nie zawsze są rzetelne. Gdybyście wy widzieli, jaką dostałem prasówkę od studia TML na premierę ich od Debasa. O Boże! Jak ja to zobaczyłem, zresztą nie tylko ja, ale też kolega po fachu, Fansim, jak myśmy zobaczyli tą prasówkę, to nam szczęka opadła. No, nie wszystkie prasówki są rzetelne, w związku z tym my też no, przekazujemy wam informacje takie, jakie otrzymujemy w prasówkach. Jeżeli prasówki nam czegoś nie mówią, może też prasówki wprowadzają nas w błąd, my falowo też nie jesteśmy z wami do końca otwarci, bo nie wiemy wszystkiego, a z drugiej strony też jesteśmy wprowadzani przez błąd, przez prasówki, które to prasówki ktoś tam pisze i kto wie, może ten ktoś też jest niedoinformowany. No kto tam wie. Tak czy inaczej dziękuję tutaj za informację Mirosławie Baka. Mirosław Baka, ja mam zawsze z tobą, Mirusz, ja mam z tobą zawsze tutaj taki malutki problem, bo ja nie chcę z ciebie kobiety zrobić. Ja zawsze mówię, ja bym chciał powiedzieć nieraz Mirosławie, tak powinienem powiedzieć, ale mi się ciśnie termin Mirosławo, nie wiem dlaczego. Nie, to jest, proszę zaprzestać tych działań, proszę sobie to wyklupać z głowy, tak nie wolno, nie wolno tak, niedobry wujek Bohun, zły wujek Bohun, nie, no masakra. Ale dziękuję Mirosławie Bako. Och, Mirosławo mi się nieraz ciśnie na język. Nie, to ja... Ja potrzebuję lekarza! Naprawdę! No ale taka jest prawda, że... Taka jest prawda, że... Jaki chłop! No taki sobie już jestem, no kochają mnie i nienawidzą. Moi drodzy, nie, ja wam powiem tak, że... Te prasówki są naprawdę bardzo różnej treści, bardzo różnej jakości. No i to, co oni nam mówią, my wam przekazujemy, z tego jak jest, nie? A ja muszę wam mówić to, co mi napisali w prasówce, bo o to zostałem poproszony. Mniejsza o to, tak czy inaczej, moi drodzy, chciałem wam coś powiedzieć i se zapomniałem. A, miałem tutaj odpowiedzieć chłopu na pytanie z tego donata. Co z tym promocem, tak? I jak będzie wyglądał mix map, moi drodzy? Nie mam zielonego pojęcia, co promoci zrobią. Ja już zacząłem mówić o tym, że mogą być gracze, którzy no, będą chcieli zrezygnować z... Ała, ała, ała. Taka tutaj bardzo stresująca sytuacja drogowa. Bożeż kochany, odbija mi się całym śniadaniem wielkanocnym.
Kiełbasa biała z chrzanem, szyneczką, baleronikiem, jajeczkami. To wszystko teraz czuję tutaj w żołądku. Moi drodzy, Espania! Wjeżdżamy właśnie na Iberię. Ja wam jeszcze pokażę tutaj. Moi drodzy, to jest teraz wielkopomna chwila. To jest wielkopomna chwila. Proszę otwierać szampany. Proszę napić się czegoś, jak możecie oczywiście. Czegoś, co naprawdę was usatysfakcjonuje. Bo właśnie teraz, już za chwileczkę, znaczy właściwie już jesteśmy. Chociaż to tutaj jeszcze tak to na mapie, to jakby tutaj była granica, nie? No ale okej, dobra, szanujemy to. Moi drodzy, za chwileczkę będziemy oficjalnie już w Espaniola. Także wjeżdżamy. Moi drodzy, i powiem wam tak, tutaj mamy znaki. Czekajcie, ja sobie tutaj może zajmę ten prawy pas. Wiecie co, ja się oczywiście nie będę spieszył. Ja sobie tutaj pojadę 80, o, równo 80. Tak, żebyście wy mogli tutaj wychwycić wszystko to, co najpiękniejsze. Może 75 nawet, o. Żebyście wy sobie mogli wychwycić wszystko to, co najpiękniejsze. Oczywiście w tle ja będę cały czas do was nawijał, no bo ja sobie już taki jestem, nie? Ale wy sobie obserwujcie, co tutaj się dzieje. No Janguera, no Li AMG, no niestety Lil, przepraszam, AMG. No niestety Janguery tutaj prawdopodobnie nie ma, ale może być. Tylko jeszcze nie teraz. Jak na razie ja tam Janguery się nie dopatrzałem. Szkoda. Może zrobią. Przecież studio SCSO, które zapomniało o pewnych świętościach dla... chociaż nie do końca. Ponieważ Janguera, moi drodzy, to zniesławione miejsce jest. Tam są panienki lekkich obyczajów. Tam nawet narkotyki są. Tam wszystko jest, to jest miejsce, o którym Bóg zapomniał. Tak, ale chciałbym sobie przypomnieć. Mamy wszyscy nadzieję, że to miejsce jeszcze wyjdzie na prostą, że to miejsce będzie naprawdę dobrej sławy. Bo jak na razie Janguera, my sobie tak mówimy, Janguera, taka stolica trackerska, prawda? Ale tak naprawdę tam jest Sodoma! To tak nie wolno! Ale no cóż, moi drodzy, może tam się kiedyś coś zrobi lepiej, lżej, ale jak na razie i póki co, to Janguera to jest takie miejsce troszeczkę takie bardzo popularne, bardzo tego, ale takie miejsce, takie wiecie, takie... No wy wiecie, no. Nie chcę się wyrażać, bo święta są, no. Ludzie, no. Czytajcie mi w myślach, no. Albo między wierszami czasami trzeba. witam, ostatnio był live SCS i tam jakiś problem był podczas live i Seba pokazał, że na komunikatorze u nich były pokoje. Tak. Słyszałem o tym, pisaliście mi o tym w mailach, nawet podsyłaliście mi screenshoty. Tutaj moi widzowie, którzy mają ze mną kontakt na Messengerze, też mi lawinowo to przysłali, także dziękuję tutaj wszystkim moim kontaktom. Moi drodzy, no, dzięki wam takie informacje mam, no. Słuchajcie, tak, tam mieli pewien wypadek przy pracy, jeżeli chodzi o ten live ze studia SS Software. Pewnie Paweł Szebor nakopie im do dupy, no ale cóż, trudno. Takie wypadki się zdarzają. Nieostrożność, brak można powiedzieć, takiej przewidywalności, co może być na live'ach. Te studio nie jest też za bardzo doświadczone w live'ach, ponieważ oni live'ują okolicznościowo, prawda? I nie zawsze im to idzie dobrze. I zdradzą nam przy okazji coś od czasu do czasu. Wujek, mam problem z G29 w ETS. W każdej grze działa jak należy, a w ETS-2 nie działa sprzedze niezwrotne. Czy wiesz może, w czym może być problem? Czy ustawiam w gap, czy w opcjach gry to nie działa, a wibracje i inne działają? Szymonie, ty wiesz, że ja lubię cię i szanuję, ale zaprawdę powiadam ci, nie znam odpowiedzi na twoje pytanie, bo żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to ja bym musiał u ciebie być, ja bym musiał do ciebie przyjechać, usiąść sobie przy twoim setupie i bym musiał to zobaczyć na oczy własne, co tam ci nie prądzi, ja bym to musiał, tak wiesz, tak face to face z tym problemem, tak wyskoczyć, tak wiesz, face to face i ewentualnie temu problemowi wysłać serię byków, ale no niestety ja nigdy nie miałem takiego przypadku posiadając G29, bo G29 tak naprawdę jest naprawdę bardzo dobrym produktem, tylko że G29, w ogóle marka Logitech, ma problem ze swoim softwarem, który działa bim bam bom. Oni mają bardzo dobrych technologów, którzy robią bardzo dobry sprzęt, bo marka Logitech robi naprawdę bardzo dobry sprzęt, ale mają bardzo dupiatych programistów i
oni tworzą taki soft, jaki tworzą. I to może być kwestia softu, czasami bardzo kapryśnego. A już ten G-Hub, czyli G-Hub, który oni wypuścili, to już jest totalna patologia, jeżeli chodzi o oprogramowanie wszelakie tego typu. Weź sobie oprogramowanie na przykład SteelSeries, weź sobie Corsarza, oprogramowanie albo inne. Tam jest wszystko jasne, klarowne, a weź sobie tego G-Huba. Klękajcie narody! Nie wiem, trzeba... Poczciwe, mu się nie da, żeby to opanować. No naprawdę, trzeba z jakiegoś marmota sobie śmignąć, żeby opanować soft G-Huba z Logitecha. Naprawdę. Bez marmota nie podchodź do tego. Nie ma szans. Także moi drodzy, no tak niestety to wygląda. No i to może być kwestia kapryśnego software'u, który staje się jeszcze bardziej kapryśny po każdej aktualizacji Windowsa 10. Awe. No taki to już jest soft. Oni robią dobry sprzęt, ale to wiecie, to jest tak jak ze studiem SCS Software. Robią coraz to bardziej dojrzały produkt, ale ich dźwiękowiec nie do końca pasuje do ich zespołu. I każdy ma w swoim stadzie i wy, patrzcie, jesteście sobie, prawda? I macie koło siebie macie dużo przyjaciół, znajomych, ale w waszym stadzie zawsze znajdzie się jakaś czarna owca. No właśnie, i tutaj o takiej czarnej owcy mówimy. Tutaj w przypadku Logitecha tą czarną owcą może być właśnie soft, który jest bardzo kapryśny, bardzo nieintuicyjny i różne rzeczy się dzieją. Natomiast sam sprzęt Logitech jest dobrym sprzętem i jakość w stosunku do ceny tego sprzętu jest naprawdę dobra. Ja polecam ten sprzęt, tylko trzeba mieć stalowe nerwy do tego oprogramowania. Naprawdę. Masakra. No tak już jest, Szymonie, więc musisz tam jednak pobawić się tym oprogramowaniem. Ja ci sugeruję, żebyś wszedł w LGS-a, jeżeli masz LGS-a, i wymusił działanie sprężyny centrującej. Tam jest taka opcja, klikasz na kierownicę, jak masz tą taką graficzkę z takim niebieskim paskiem tego koła, tam sobie klikasz i tam masz coś takiego jak wymuś działanie sprężyny centrującej i ustaw sobie ją na 5%. 5, nie więcej, tylko 5. Zaakceptuj, spróbuj, może pójdzie. A jeżeli to nie jest to, to nie wiem, co to może być. Naprawdę, bo ja bym tak musiał face to face z tym problemem, wiesz, na solo, nie? Wyskoczyć. Co tutaj jeszcze piszecie? A, widzicie, bo ja o tym, kurde, o tym promocie. Sorry, panie, kurde, który zadałeś mi to pytanie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co promoci będą szykować, ale mam takie przeczucie, że zrobią tak samo jak... 10 zł. Ale to nie ma problemu, zapraszam na kawę, uśmiechnięta buźka, a i coś dobrego do kawy się znajdzie, hehe. Wesołych świąt dla ciebie i rodzinki, buźka mrugająca okiem i dużo zdrówka. A dziękuję, dobrze, jak masz... z nami jesteś. Dziękuję, Szymonie, jak masz marmota, to jadę. Jak nie mam marmota, to nie jadę. Nie, no żartuję. Moi drodzy, ja ostatnio za namową Bartasa, którego pozdrawiam. Bartas, pozdrawiam! Wiecie, który Bartas? Właśnie ten z TBSJ. Moi drodzy, namówił mnie chłop do tego, żebym sobie zobaczył w końcu już bardzo kultowy serial, którego ja nigdy nie oglądałem. Rancho. Ja zacząłem go oglądać, jestem już na trzecim sezonie. No i ten marmot mi jakoś wlazł tak jakoś dziwnie. Także ja was bardzo przepraszam, że od czasu do czasu będę sypał tym terminem, ale... To jest takie wino marki wino. I nic więcej wam nie powiem. Wtajemnicze nie będą wiedzieć, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, wracamy do tematu. Bo ja chłopu nie odpowiem na te pytanie z tymi promocami. No nie odpowiem mu. No, czekaj ta no, wstrzymaj ta się z pytaniami. Bo ja muszę najpierw na jedno odpowiedzieć. Ja podejrzewam, że jak będzie... Znaczy, karty historii już pokazały w przypadku promoców, że oni zawsze potrafili się dostosować niczym kod do środowiska, nawet do tego nowego. I oni pewnie wkomponują się jakoś w DLC Iberia. Oni już pewnie mają ten projekt od dłuższego czasu. Już go pewnie gwałcą na swój sposób. I oni... Clementine, 10 nie odpowiem ci, chłopie, na twoje pytanie, no. Oglądałam twoje poprzednie odcinki i live i tam było pytanie, co lepsze, czy Baltic Sea, czy Black Sea? Kupiłam oba, ale miałeś rację, Black Sea o wiele atrakcyjniejsze ma rejony. A to dziękuję Clementine za poparcie moich słów. Czuję się teraz dowartościowany. Dziękuję, naprawdę. No tak, no ja wtedy wyraziłem, wiecie co, jak wy zadajecie mi pytania, to ja jestem bardzo brutalnie szczery z wami, bardzo wylewny, co świadczy fakt, że na wasze pytania odpowiadam gdzieś tak około 15 minut. A nie tak zbywczo,
jedno zdanie, spadaj, następny proszę. Także ja jestem z wami bardzo wylewny, bardzo szczery i tak jak czuję moje serce, tak wam mówię, no, że akurat jeżeli chodzi o drogę do Morza Czarnego, jest to dla mnie bardziej atrakcyjne DLC, aniżeli właśnie te drugie, wiecie, te wszystkie tam nad Bałtykiem, nie? Także no, to tak jak czułem, tak powiedziałem, no i tutaj proszę bardzo, mam potwierdzenie moich uczuć, jak mi miło teraz, a kurde. Tak czy inaczej, życzę miłej zabawy w obu tych dodatkach. No i teraz, moi drodzy, wy cały czas obserwujcie ekran, bo my jesteśmy w Hiszpanii. Ja wam pokażę, gdzie dokładnie. Moi drodzy, dojeżdżamy do Barcelony, a właściwie w Barcelonie już jesteśmy. Ja sobie tak wytyczyłem tą trasę, żebyśmy mogli dzisiaj, nie, że dowozimy sobie ładunek od razu, tylko dzisiaj to proszę traktować jako wycieczkę turystyczną. Wy dzisiaj jesteście niczym w autokarze. Jedziecie ze mną tak jakby ciężarówką, ale autokarem i zwiedzacie sobie to, co wasze oczy na pierwszy rzut oka chciałyby pewnie zobaczyć. Wy dzisiaj cały czas obserwujcie to, co się dzieje. Właściwie ja jestem dzisiaj tłem do tego, co się dzieje. Także obserwujcie ten pierwszoplanowy obraz, bo to dzisiaj dla was jest najważniejsze. I ja widzę, że OBS dzisiaj działa. Odpukaż niemalowany, wybitnie dobrze. Tutaj zero strat, tutaj wszystko na zielono, tu wszystko na zielono. Nie widzę żadnych lagów, nie widzę żadnych pierdół. Także moi drodzy, no komfortowo dzisiaj mamy. Komfortowo, biorąc pod uwagę to, co ostatnio wyczynia serwis YouTube oraz te wszystkie paranoje z tym związane. Simulator Player, 10 zł. Hej wujku, wiem, że miałeś frasta TGT, jesteś w stanie powiedzieć, jaka była różnica i wyczucie ów w fruście a w Logi? A także, czy frast jest dużo lepszy od Logitecha pod innymi względami? Najchętniej kupiłbym Fanateka. Miałem Trasmastera TGT i czym on się różni? On się różni tym od pozostałego sprzętu, że się szybciej pali, wiesz? I to tak bardzo wybitnie, tak bardzo śmierdząco na cały pokój i tak bardzo oryginalnie. Dup, czujesz dym. Zapaszek palącej się elektroniki. Jesteś wtedy taki szczęśliwy, że kupiłeś ten produkt. USA. Adin. 2, 3, 4. Bochu, nie pamiętaj. Dzisiaj są święta Wielkiej Nocy. Bez emocji. Bez emocji cię proszę. Bez emocji. Wybacz, panie. No, chciałbym ci powiedzieć coś więcej, ale boję się, że szlak mnie tutaj trafi. Także może zmienimy ten temat. Czym Trasmaster jest lepszy od Logitecha? No tym, że swoje produkty daje jednak nie na tych zębatkach, tylko na paskach. No i jednak to jest lepsze rozwiązanie. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o na przykład takie G29, a na przykład takiego Trasmastera TGT, jak i na przykład taki T300 RS, niestety platforma z pedałami, którą daje Trasmaster, jest tragiczna. To jest, pożal się Panie Boże, to jest, masakra to jest. Logitech robi to lepiej. PRZEMEK91, 100 zł. Cześć, o kurnia. To jest mój pierwszy donate, dziękuję, że jesteś, szeroko uśmiechnięta twarz. Nie, Przemek, to ja dziękuję, że wy jesteście. Kto by chciał oglądać na dłuższą metę takiego wariata jak WB? No ale skoro tu już jesteście, to życzę wam miłej zabawy. Dziękuję za wsparcie kanału, no i... Wygląda na to, że wszyscy się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Ja się cieszę, że wy tutaj jesteście. Wy się cieszycie, że ja tutaj jestem. Jest milusio. Jedziesz pan, czy nie jedziesz pan? Ja mam jechać tak, żeby potem nie było. Jakby co, mam świadków, że kazał mi jechać. No, także jedziemy. Miły pan, proszę bardzo. Mili ci Hiszpanie, mili. A wy cały czas obserwujcie. My teraz w Barcelonie jesteśmy. Przecież tak naprawdę... Chyba na jej terenach przemysłowych, tak bardziej teraz mi się wydaje. Bo ja tutaj widzę cały czas jakieś hale produkcyjne, ja tutaj widzę cały czas jakieś silosy, ja tutaj cały czas widzę przemysł. To przemysł przecież jest. To zdecydowanie jakaś przemysłowa dzielnica. Tam fabryka. Słuchajcie, tutaj jest jak w USA. W USA miasta też dokładnie projektują. Dlatego mamy te szachownice, prawda, jeżeli chodzi o ulice. Infrastruktura jest taka poukładana, taka od linijki, bo tam wszystko dokładnie jest zaplanowane. Tu mają być dzielnice mieszkalne, tu mają być dzielnice przemysłowe i tak dalej, i tak dalej. I tutaj
też tak to wygląda jak w USA. Dokładnie wszystko zaplanowane, nie? RTEK 123 996 25 zł. Bohun ma live i weź tu człowieku do matury się przygotowuj XT. Och, bardzo mi przykro. Ale po południu mnie nie będzie. Bartek, po południu możesz przygotowywać się do matury. Ja przepraszam bardzo. Ja przepraszam bardzo, że ja dzisiaj jestem. Proszę bardzo. Jedni mi dziękują za to, że jestem, a innych muszę przepraszać, że jestem. O, ironio losu. O, ironio losu. Co tu się dzieje? Moi drodzy. Seba 3711, nowy wspierający, dziękuję za wsparcie kanału, dziękuję, witam w drużynie zielonych i dziękuję również Pablo za nowy poziom wspierających, który to Pablo przeszedł na podwójną obsadę. Dziękuję ci Pablo, jest mi bardzo miło, widzę cię, pamiętam o tobie, to że cię nie wyczytałem od razu, to nie znaczy, że cię nie widzę, także Pablo, dziękuję, dziękuję za wszelkie serdeczności dzisiaj. No i nie wo... No Sarniak, ja przepraszam. No widzisz, co tutaj się dzieje. To jest live, to jest strumień na żywo. I tutaj ludzie to po prostu zalewają mnie różnymi pytaniami. I Sarniak, normalnie dobry chłop to jest, a dobry chłop musi czekać na odpowiedź tak długo. Ja podejrzewam, że... Maciej Michalik. Sarniak, poczekasz jeszcze chwilę. Tak, BTW wujek, nie marmot, tylko mamrot, uśmiechnięta buźka, pozdrawiam. Aha, no tak, ja się tam na alkoholach nie znam, ja nie pijący jestem. Chwileczkę, czekajcie, gdzie... chwila, tutaj ja mam skręcić? A to czemu to skrzyżowanie takie jest? Aha, ja tutaj teraz źle, ja zjadłem sobie wcześniej skręcić, bo to są dwa pasy w tamtą stronę, a ja teraz skręcam tak bardzo źle. Ja przepraszam, ja tu nowy jestem na tych terenach. Przepraszam panów Hiszpanów, ja nie widziałem tutaj, tak? Dobra, bierzemy tego byka za rogi, póki mleko daje. Proszę bardzo, opanowałem jakoś te skrzyżowanie, aczkolwiek nie róbcie tego w domu. Tak się nie powinno brać te skrzyżowanie. Ja to źle zrobiłem, jakby co. Pytanie jakieś było, ja sobie zapomniałem. O co chłop pytał? Tego promoca. O Boże. Sarniak, może w końcu ci odpowiem na te pytanie. Nie wiem, tutaj tyle pytań jest, że robią mi kompo z mózgu. Moi drodzy, a tu do tego jeszcze te emotion, że ja tutaj z wami, to jest dziewicza nasza podróż, słuchajcie, my to jest jak pierwsza randka, no. Simulator Player, 10 zł. Ja kupiłem T300 Rakt, jestem simracerem, poza tym jeżdżę również w ETS-2, ACIT Y będę zmieniał na TLCM, a shifter robiony na zamówienie, buźka mrugająca okiem, będę budował całe stanowisko, aktualnie mam G29, ale lata na boki, Y szumią IT. No to gratuluję, Simulator Player, gratuluję. No tą kierownicę, którą ty wybrałeś, to jest dobry sprzęcik, tylko że... Kupując teraz mastery, no trzeba liczyć się z tym, że ta platforma z pedałami, ona nie jest dobrą platformą. Jeżeli przesiedliście się z Logitecha na Transmastera, to na platformę pedałów będziecie klnąć w Transmasterze i będziecie szukać czegoś dobrego. A jest, Transmaster wypuścił szczwane lisy, wypuścili oczywiście osobną platformę i to na tyle fajną i to na tyle dobrą, że ona ma już te całe czujniki hala, wiecie, te wszystkie takie... zdobycie technologii, tłoczki takie, które możecie sobie ustawiać, że możecie sobie nawet różną siłę nacisku regulować. Tylko ja zapomniałem, jak ten model się pedałów nazywał, czy też platforma z pedałami. Tak czy inaczej, moi drodzy, takie coś jest od Transmastera. Bagatela kosztuje 1000 zł, czyli tyle, ile prawie kierownica. Tylko że to już jest produkt klasy Pro. I ja to miałem okazję testować, bo mój kumpel sobie to kupił. Widziałem, jak to u niego pracuje. Buena fantastica costa. Więc jeżeli macie jakieś Transmastery i narzekacie na swoje podstawowe platformy z pedałami, polecam właśnie rozejrzeć się za tą, nie miałem okazji, której nazwy nie pamiętam. Twojego live, bo czasu brak i mogłem pozwolić sobie tylko na zajść. Wymusił! Mokrego jajka i smacznego dyngusa życzę. Dziękuję, Skaf, dziękuję. No to witam z powrotem na kanale. Witaj, synu marnotrawny. Baw się bardzo dobrze. W lodówce jest zimny browar, jakbyś chciał. No, proszę bardzo, rozgość się. Także, Marcineros, WB, masz pamięć jak muszka owocówka. Nie, muszka owocówka
ma jakąś pamięć. Ja jej nie mam w ogóle. I tym się właśnie różnimy od muszki i owocówki. No, słuchaj, no nie mam pamięci, jak się ta platforma z pedałami nazywa, ale porozglądajcie się tam, tam jest tylko jedna taka, to jest najnowsza platforma, studia Trasmastera, i oni po prostu, no słuchajcie, no zrobili kawał dobrej roboty. Dobra, ja teraz muszę zrobić podgląd na mapę, bo my tutaj będziemy zawracać, moi drodzy, zawracamy, przejechaliśmy całą Barcelonę, wszystko to, co widzieliście przed chwileczką do tej pory, w ostatnich minutach, to była Barcelona, a raczej jej tereny przemysłowe. Do miasta tak stricte jako tako nie wjeżdżałem, tak tutaj, że ten tego, chociaż miasto widzieliśmy, były tam jakieś wieżowce, było fajnie, ale tak ogólnie wygląda plus minus Barcelona. Teraz pojedziemy sobie do Saragosy. Zobaczymy sobie, jak wygląda Saragosa, tylko z tym, że ja tutaj sobie zrobię reset, o, i gdzieś tutaj do Saragosy wjedziemy sobie. 10 złotych. Tak, w ten oto sposób. Na wstępie życzę wesołych świąt tobie i widzom. Mam pytanko, mikrofon masz zamocowany w koszyku niewielkanocnym czy bezpośrednio na ramieniu statywu? Jeżeli w koszyku, możesz powiedzieć jakim? Sarniak, ja ciebie bardzo przepraszać, ale na twoje pytanie odpowiem ci w bliżej nieokreślonym terminie. Kuzyn Johnny, czy ja mam mikrofon w koszyku? Nie! Ja tak mam mikrofon, na takim zwykłym wysięgniku. Patrz ino tu teraz, a będzie go widać. Widzisz? To jest ramię, to ramię tutaj jest, widzisz? Rouda. I tu jest taki widelec i w tym widelcu mam, jak ja go sobie nazywam, termos. Bo ten mikrofon wygląda jak termos dosłownie. Sharpie się śmieje z tego, jak ja nazywam mikrofony. Ponieważ gdy miałem Blue Yeti, nazywałem Blue Yeti srebrnym penisem. Natomiast no, źle się z tym czułem, że trzymając mikrofon przy ustach, to czułem się tak troszeczkę, wiecie, no, z męskiego punktu widzenia bardzo nieswojo. I kupiłem sobie termos. I teraz gadam do was przez termos. Także tak wygląda. To nie jest koszyk, tylko to jest taki widelec. No. Także teraz z widelca do was gadam. I mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Żadnych koszyków, nie mam tutaj żadnych koszyków. Aczkolwiek mógłbym mieć, ale termos, czyli mikrofon, który teraz stosuje M-Audio Ubermic, jest na tyle tępym urządzeniem, że jego nie da się podłączyć pod koszyk, ponieważ konstruktorzy tego mikrofonu, tam gdzie normalna konstrukcja pozwala na zamocowanie jakichkolwiek akcesorii, tam dało wtyczkę do podłączenia tego termosu. W związku z tym nie da się, nie da się. Adin, dwa, trzy, cztery, usa. Bohunie, opanuj się, opanuj swoje emocje, bo święta Wielkiej Nocy dzisiaj są. Pamiętaj, ty dzisiaj nie możesz przeklinać. Pamiętaj, obiecałeś być dzisiaj dobrym człowiekiem. Usa, Adin, Coś bym ci więcej powiedział na temat tego termosa, ale emocje by mnie poniosły, a dzisiaj święta są i dzisiaj się po prostu postanowiłem dobrze zachowywać, tak, troszeczkę bardziej poprawnie niż zazwyczaj. Amen. No, dlatego nie ma koszyka. Czy tutaj jest jeszcze sarniak? Sarniak, a więc spróbuję ci teraz odpowiedzieć na twoje pytanie, o ile ktoś tam tego nie zakłóci. Słuchaj, jak to karty historii mówią, w przypadku Promoca, to prawdopodobnie te ulice, które mogą przeniknąć przez siatki studia SCSO, to pewnie przenikną i zrobią jakieś tam połączenia, jakieś tam, wiesz, szycia, jakieś tam spawania, lutowania i te inne rzeczy. I oni to pewnie jakoś pochwytają mnie, jeżeli o to chodzi. Także nie bój nic, na pewno oni zostawią całą zawartość DLC. Na pewno. Ale ze swojej siatki, jeżeli zobaczą, bo zobacz sobie, to jest siatka, jeszcze raz pokazuję wam mapę, to jest właśnie siatka DLC Iberia, która już oficjalnie pojawi się 8 kwietnia roku pańskiego 2021 o godzinie 19:00, wyobraźcie sobie, i każdy z was będzie mógł zakupić za nie wiem jeszcze ile po prostu ten dodatek. No ale jak widzimy, ta siatka tutaj jest na przykład, o patrzcie, tutaj taka wielka dziura, tutaj też taka wielka dziura, i tutaj też jest dziura, i tutaj też jest dziura, a na przykład na Promocie tutaj dziury nie ma, i na przykład oni tutaj mają jakieś drogi, takie drogi, które mogą połączyć na przykład tą drogę z tą drogą i mogą Promoci tą dziurę wypełnić. Mogą? No mogą, bo dziury są po to, żeby je wypełniać. Ja przepraszam bardzo, ja nie chciałem.
Ale to tak wyszło, jak wyszło. Mniejsza o to. Także prawdopodobnie tak to właśnie będzie wyglądało. Że te dziury mogą być załatane przez promoców. I tak im dopomóż Bóg. Ja bym sobie tak życzył, ja bym tak chciał. I jeżeli to będzie miks, jak do tej pory to wygląda, działa twórczości promoców z promoca, z SCS-em, to będzie dobre połączenie, wiesz. To będzie jak Abbott i Costello w jednym. To będzie jak dr Jekyll i Mr. Hyde w jednym. Czemu nie? Taka hybryda, wiesz. I to będzie dobre. To będzie dobre. Ja to propsuję. No i tyle. A jak wyjdzie jeszcze Poland Rebuilding, to wszyscy chcieli, będą mieć promoca z powrotem i będą chcieli mieć to, co daje studio SC Software, plus to, co daje promoc, czyli Sync Alleluja. Wszystko będzie dobrze. Wszystko się poukłada, Sarniak. Ty nie wpadaj mi w panikę. To wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Nawet jak będzie źle, to też będzie dobrze. Także spoko, roko foko. Dają radę. Tylko, że wiadomo, trzeba będzie na to chwilę poczekać, bo to nie będzie na wczoraj. A to będzie wymagało troszeczkę czasu. Jak życie też mówi, pewnie kolejny update promoc będzie, chociaż już jest, pod 1.40, ale ten kolejny, który wyjdzie pewnie już pod Iberię, będzie jeszcze bez Iberii. A potem ten następny dopiero będzie już z Iberią. No, co to by? Chwila, stop, momento, poczekaj no, co to było tutaj? Czekajcie no, poważne sprawy. Poważne sprawy. Gdzie to? W którą tę stronę? Patrzcie tutaj. Porta de Barcelona. Porta de Barcelona. O, jakbyśmy mogli przegapić takie rzeczy. Porta de Barcelona. I tak to tutaj wygląda pięknie. Proszę bardzo. Tak z lotu ptaka. Chociaż ja nie wiem, czy SS-i by chcieli, żebyśmy pokazywali DLC z tej perspektywy, no ale okej, niech im będzie. Czy ktoś z was widział tutaj jeszcze jakieś kamery? Bo ja jeszcze nie widziałem, ale okej, może za niedługo. Wiecie, o jakie kamery mi chodzi, nie? Te takie... no, to takie, co mamy w ATS-ie. Te takie punkty widokowe. Ja jeszcze tutaj nie widziałem, także może było, a nie widziałem. No zobaczymy. I tutaj mamy jakieś... kopytko. Co to jest na litość boską? Kopytko to było. Jakaś raciczka? Albo Victory. Victory to było. To było z pewnością Victory. Tak jest. Tak, to było Victory. Tak sobie to tłumaczę. Nie wiem, co to było, ale Victory brzmi dobrze. Także to było Victory. Dobra, jedziemy dalej. Damian Nawski się pyta. Czy aby na pewno możesz używać konsoli? No, nie wiem. Najwyżej dostanę po łapach od nich. Zatrzymał ruch, żeby pokazać parking. Jaki chłop? No widzicie, no taki już ze mnie chłop. Ja wam pokażę nawet to, czego widzieć nie chcecie. Nie no. Co za chłop? Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze zezumuję ten GPS jak trzeba. A! Patrzcie, bo przede mną jedzie kamper, tylko niestety ja się tutaj już nie wbiję za ten kamper. Wiecie co? Wczoraj jak jechałem sobie z Katowic tutaj na ten Montelpier, no to ja wam nie mówiłem nigdy wcześniej o tym, ale słuchajcie, doświadczyłem takiego dziwnego zjawiska, tylko ta osobówka teraz mi się tutaj wpierniczyła. Nie wiem po co. Słuchajcie, może ja wysiudam tą osobówkę. Wysiudam tą osobówkę czy nie? Wysiudałem ją. Zwróćcie uwagę na tą przyczepę kempingową. Teraz ja się ustawię za tą przyczepą. I zobaczcie teraz, co tutaj się stanie. Zobaczcie teraz na szybę tej przyczepy. Patrzcie, ja się w niej nie odbijam. Ale jak za mną przyjedzie jakiś pojazd, to będzie odbijał się ten pojazd, który jest za mną. Ale nie ja. What the hell? Ale jak to? Zobaczcie jeszcze raz. Patrzcie, czekaj, może coś podjedzie. Za nami jest Bioły. Czekajcie. Ale ten już uciekł, no. Nie uda się ten eksperyment. Uciekł mi chłop. Chłopie, wracaj. No tak czy inaczej musicie mi uwierzyć na słowo, no. Tak to jest, no tak to działa. Ja się na to nie zgadzam. Dlaczego? Ja jestem tutaj duchem dla nich wszystkich. Teraz już wiecie, dlaczego trafik w nas wjeżdża. Ponieważ trafik nas nie widzi. Nie widzi on nas. To jest tragedia. To jest masakra.
Teraz już wiemy, dlaczego trafik nas traktuje tak, jakby nas nie było. Bo nas tutaj nie ma. Znaczy, dla trafika nas tutaj nie ma. I potem mamy takie przypadki, że jakaś policaj wleci do ciebie bokiem, albo na przykład CBS ci wjedzie o 6 rano. Mamy takie przypadki. Tak, no bo to tak jest. Oni nas nie widzą. My nie jesteśmy nawet cieniem dla nich. To jest... Bardzo mnie to niepokoi. Bardzo mnie to niepokoi. I te przyczepy kempingowe mi to uświadomiły. Chociaż cysterny też by mogły. Ale ogólnie rzecz biorąc, no te przyczepy kempingowe bardzo mi to uświadomiły. To chyba nie jest za dobrze, co? Trafik nas nie widzi. Dobra, zjeżdżamy sobie tutaj, bo za chwileczkę zjeżdżamy jeszcze sobie tutaj. Chłopie z tym dafem, no. Jedźże, jedźże i wpuść mnie, no. Co za chłop. Dobra, i my skręcamy sobie tutaj. Lewa, prawa, jak on jeździ? On zaraz pójdzie dmuchać, ten chłop. Co to ma być za jazda taka? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa mać. No co jest z nim nie tak? Pewnie pod alkoholem, chłop. Może tego marmota łyknął przed odcinkiem albo co? Czy marmuta, czy coś? Nie wiem, bo ja tam nie pijący jestem, nie praktykuję. Dobra, wasze pytania. Mateusz Hermanowski. Witaj, wujek Bochun. Wesołych świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Szerokości na trasie. A dziękuję, dziękuję, dziękuję. Biedny SCS. Będzie Madryt. Tak, Madryt jest. Madryt jest, proszę państwa. Madryt jest. On sobie jest tutaj. Proszę bardzo. I chciałem tutaj zwrócić uwagę na pewne podobieństwo. Tak jak mamy na przykład Londyn, prawda? Zwróćcie na uwagę, Londyn tak wysoko tutaj przecież. Patrzcie, jaka tutaj jest, jaki tutaj jest rachunek prawdopodobieństwa, nie? Mamy Londyn se w środku i dookoła jest autostrada. I teraz zobaczcie na Madryt. Patrzcie. Se normalnie kółeczko jest dookoła, a w środku se jest Madryt. A raczej tutaj se jest coś, co jest dojazdem do tutaj tej bazy i tej bazy, nie? Czyli Madryt se jest taki zaokrąglony. Cały okrągły. No okrągły jak miesiączek, no. Słuchajcie, Madryt, no. Czy my tam dzisiaj pojedziemy? No tak. No czemu nie? Tylko gdzie my teraz jesteśmy właściwie? Gdzie ja jestem, na litość boską? W Saragossa jestem. Znaczy, do Saragossa jedziemy, ale z Saragossa pojedziemy sobie na Madryt. Taki jest kolejny cel naszej podróży. I mam nadzieję, że tam dojedziemy. Zrobimy sobie całe te kółko w Madrycie. Okrążymy ten Madryt. Oflankujemy ich. A Ronaldinho jest? Dzień dobry, bardzo mi miło. Komu autograf? Dajcie teraz do podpisu, bo potem będzie kolejka. Nie no, ja sobie żartuję. Przecież jestem przystojniejszy, no come on, no. Gdzie mi tam to? Nie no, dajcie spokój, no. Come on. Wybaczcie moją bardzo dużą skromność, no ale... Come on, no. No gdzie no? Dobra, 75, aleluja i do przodu. I tutaj mamy, moi drodzy, takie piękne widoki, aczkolwiek, kurnia, co to właściwie tutaj jest? Bardzo zielone tereny, bardzo zielone. Takie skaliste, takie czasami nawet można powiedzieć ATS-owskie, takie, no wszak mamy tutaj, nie? Nawet pustynie, no. Ale no cóż, no jak na razie i póki co, teren jest taki troszeczkę bardziej, chociaż zielony, to można powiedzieć taki otwarty. Jak moje serce. Ja przepraszam bardzo, ale wali mi dzisiaj znowu w lekier. No. Ja bardzo przepraszam za moje zachowanie. No tak czy inaczej, słuchajcie, no, jest tutaj teren otwarty. No i cóż, no, czuję się tutaj tak troszeczkę, jakbym jeździł po Utah w USA. Tak troszeczkę, ale tylko tak troszeczkę. Pustynia jak na Egipcie. No nie, no. W Egipcie jest troszeczkę więcej piasku. Znaczy, tam więcej wywrotek z piaskiem pojechało. A tutaj tak troszeczkę tego piasku jest mniej. Ale też jest łysawo momentami. No, taka jest Iberia. No, taki mamy tam klimat. No, sorry, Winnetu. Może jakiś Winnetu tutaj też biega z łukiem. Zobaczymy. Wszystko sobie pooglądamy. Znaczy, co nie pooglądamy dzisiaj, to mam nadzieję, że jutro sobie nadrobimy, nie? No właśnie. Mateusz Eismont. Mam nadzieję, że dobrze się przeczytałem, chłopie. Tyle mieli czasu, a nie zrobili Andory czy Gibraltaru. Szkoda. Mateuszu, ty się uspokój. Ty się uspokój. Ty się uspokój, bo słuchaj, zaprawdę powiadam ci.
Wcześniej też nie mieliśmy sardyni na ten przykład, ci powiem. Nie mieliśmy, a potem ją dostaliśmy jako free update. I teraz jest sardynka. Jest, jest. To samo jeżeli tyczy się Viva la France. Też nie mieliśmy tego tu, a mamy to tu. Widzisz? Widzisz? Ja już zapomniałem, jak się ten rejon nazywa. Ale tak czy inaczej mamy, a nie było. Także Mateuszu, zaprawdę powiadam ci. Ty daj im szansę. Oni jeszcze to naprawią. Oni to jeszcze naprawią. Chociaż ten projekt, no nie można powiedzieć, że jest popsuty. Oni po prostu pewnie mieli inne autorytety, inne priorytety. A potem, jak ich coś tam kopnie z lewej czy z prawej, to zrobią Andorę i tam Gibraltar, prawda? To... Andrzej, się nie denerwuj, Andrzej. Z mojego wyciągnę i tobie dam. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Także wszystko naprawi, wszystko się naprawi. Oni potrzebują czasu, więc my im ten czas dajemy. Bo jak nie, to ja tam pojadę w waszym imieniu i im powiem, że my chcemy mieć więcej. I może zrobią więcej. Aczkolwiek była do tego taka nadzieja. Bo 1 kwietnia studio SCS Outer psikusa nam zrobiło. O ile dobrze sobie pamiętacie, bądź też nie, jeżeli obserwujecie blog studia SCS Outer, oni ogłosili, że nową grę będą robić. I że ta gra nazywa się... World Truck Simulator. Takie plany mieli. I że Azja niby, że miałaby być. I Afryka nawet. I inne takie. Australia, że nawet by była. I jak człowiek ma za mało Europy, to sobie może po całym świecie pośmigać. Ba! I że nawet z Europy do Ameryki będziemy mogli jechać. I że nawet te dwa uniwersa, czyli ETS2 i ATS połączone w jedno będzie. Taki zamiar mieli. Tak nam ogłosili. Ale potem się z tego nagle wycofali. Nie wiecie dlaczego. Każdy bystry dobrze wie. I obserwując studio SCS Outer od wielu lat, ten dobrze wie i dobrze zna tych śmieszków, że oni takie jaja, zwłaszcza w Prima Aprilis, tam robią. I tak szybko jak to ogłosili, tak szybko to odgłosili. Dlaczego? Ponieważ kawał był nieudany. Dlaczego? Ponieważ powiedzieli, że gra będzie dostępna tylko sezonowo. Kto będzie płacił abonament za to, żeby jeździć sobie ciężarówkami po tak potężnym uniwersum? Nie tylko ETS-ie i ATS-ie w jednym, ale też nawet po Australii, czy też nawet po... Wyobraźcie sobie, gdzieś po Azji. Ale jak to? Kupuję grę i nie mam jej na stałe, tylko abonament mam płacić? I to jeszcze gdzie? Na Epiku? Pogrzało? Posrało? No im się oberwało. No i tak samo szybko jak to ogłosili, tak szybko to odgłosili. Abonament? Na Epiku? Czy wyście oczadzieli? Czy wyście już do końca odurnieli wy? No właśnie, w związku z tym, no to nie ma już tego ogłoszenia. Nie wiadomo, co się z nim stało. Gdzieś się podziało. Nie ma. A było. Ale nie ma. Ale było. Ale już nie ma. Ale było. No i tak się podziało. No. Oj, dzieje się. Dzieje się. Może oni taki projekt mają gdzieś serio w swoim traktowaniu. Może ten niby prima aprilisowy żart, który był wcześniej i tak już zapowiadany jako projekt, który oni i tak zrealizują. Tylko może nieco w innym zamyśle. Tylko, że niby zrobimy wam kawał, że niby to zrobimy pod kątem prima aprilisa, ale tak naprawdę zrobimy tym badanie rynku. Czy wam się ten pomysł spodoba? No tak w pół nam się spodobał. Tak niby nam się spodobał, ale tak nie do końca nam się spodobał. Abonament na Epiku? Usa. Adin. Dwa. Tri. Cztery. Wybacz, Bosiu, bo się uniosłem normalnie. Abonament na Epiku. Nie no, ludzie, nie wytrzymam zaraz. Dajcie mi lacia. Gdzie jest mój lać? No i właśnie dlatego. Kawał był nieudany. Ale no właśnie, no właśnie. To był taki easter egg. Troszeczkę tak na wpół udane. Ale oni na pewno coś kombinują, bo oni już wcześniej zapowiadali, że chcą zrobić taki hybrydowy projekt. Ale zapowiadając hybrydowy projekt, oni tak naprawdę nie mieli na myśli zrobienia World Truck Simulation, tylko mają na myśli, co zresztą zrobili to już, pokazując nam nowy interfejs, że włączamy sobie i będziemy mogli wybrać to i to. Chodzi o to, że launcher będzie jeden pod dwie gry i tak dalej, i tak dalej. Oni to bardziej mieli na myśli, a nie taką hybrydę
z terenami, których byśmy chcieli, ale na nie zasłużyliśmy, ale ich nie dostaniemy. Jeszcze. Okej. Ale takie azjatyckie kraje jako DLC do ETS 2, czemu nie? No, GIS 98. Euro. Truck Simulator. Euro. Gdzie ty Azję w Europie masz, chłopie? Pokaż mi, na której mapie. Nawet na takiej, której nie ma. Nie ma Azji w Europie. Choćbyś nawet chciał, choćbyś nawet ochotę miał. Nie zrobisz Azji w Europie. Chyba że sprowadzisz tutaj wszystkich Japończyków, wszystkich Chińczyków, wszystkich stamtąd, tu. To i tak Europa będzie nadal Europą. Dzban będzie nadal dzbanem. A Skania nadal będzie Skanią. Ja przepraszam bardzo, że właśnie zniszczyłem twoją ideologię, ale sorry, widzę tu. Wujek Bochun, czy dzisiaj w miarę możliwości czasu będziesz kierował się do Algeciras? To jest na samym południu Hiszpanii. Zobaczmy, gdzie jest to Algeciras. Zobaczymy to. Czekajcie, mapę sobie włączę. Alge coś tam. Czy to Algi? To? Tutaj? Czy ja się tutaj będę kierował? No możemy tam sobie z Madrytu polecieć tutaj przez Almaraz, przez Sewillę. Tak! Czemu nie? Czemu nie? Zrobimy tak. Pojedziemy sobie tak, tutaj teraz. Czekajcie, bo ja... Gdzie ja na litość boską teraz jestem? Do Saragosy dojeżdżam. A więc tak, pojedziemy sobie do Madrytu. Z Madrytu pojedziemy sobie tutaj. Może zrobimy sobie półokrąg w tym Madrycie, co? Bo do 15 tylko chciałem z wami być dzisiaj. I prawdopodobnie nie zdążę tego wszystkiego. Więc zrobimy sobie pół księżyca w Madrycie. Zrobimy sobie tutaj traskę. Tędy sobie pojedziemy. Tędy. Tutaj koło Sewille. Może nie dokładnie przez Sewille, ale koło Sewilli. I tutaj sobie po... Gdzie ten GPS mnie tam? Kto mu kazał? Nie no. Chłop się zawiesił tu. Czekajcie, jeszcze raz to zrobimy. Saragossa. Tylko tak. Saragossa to tak. Tędy wjedziemy. Tędy wyjedziemy. Tak jest. Zrobimy sobie tutaj dzisiaj tak. Tu. Tu. Co ten GPS oczadział? Gdzie on mi tam jakieś dziwne rzeczy pokazuje? I teraz tak. Tu. I tu. I tu. O. Nawet podjedziemy sobie tutaj do samego Cypla. O. Tutaj sobie podjedziemy. O. I to będzie chyba koniec na dzisiaj. No. To kawał drogi przecież jest. Ja nie zdążę. Zupa mi się przypali. Kurnia. Dobra. Dobra, no to jedziemy. Pączek też mnie normalnie teraz cela wybrał takiego, że ten cel to prawie jak życiowy, no. Wujku, lubisz dafy? A dlaczego miałbym nie lubić? Ja już tutaj miałem taką dyskusję z Deprawym i z Ewolucjonikiem. Moimi Jediami. Znaczy właściwie z Ewolucjonikiem ostatnio dyskutowałem. Dość ostro. W dość podwyższonym tonie. Bo ja nie rozumiem tych ludzi, którzy są fanami autobusów, a czczą tylko jedną markę. Nie rozumiem ludzi, którzy są fanami ciężarówek, ale czczą tylko jedną markę. Skoro ja jestem fanem ciężarówek, to jak myślisz, lubię dafy? No lubię czy nie lubię? Spójrz mi prosto w moje oczy. No tak czy nie? No tak. Oczywiście, że tak. No. Ja raczej nie należę do tej grupy ludzi, którzy mają czelność nazywać się fanami autobusów, ale tylko many. Tylko many. Salarisy już są fair. To są kartony. Podpalić. Na krzyż z nimi. Nie. To nie ze mną takie numery. Nie jestem jednym z tych, którzy mają czelność nazywać się fanami ciężarówek, ale od Iveco to ty daleko. Nie. Ja do takich człowieków nie należę. Proszę mnie z nimi nie kojarzyć. Ja jestem fanem ciężarówek, a nie emblematów. Proszę to odróżniać od siebie. Czy jesteś pasjonatą, czy jesteś fanem ciężarówek, autobusów, tramwaji, kolei, pociągów, samolotów, czy jesteś fanem emblematów. Bo to jest spora różnica. Naprawdę spora różnica. No i tyle. Dobra, będziemy teraz zjeżdżać w stronę tego Saragossa. Saragossa Bend. Taki chyba najpopularniejszy przebój Saragossa Bend to był Zabadak. Zabadak. Sararara, Zabadak. Tradadak. Zabadak. Szaj, szaj, Zabadak. Coś takiego. Znaczy, ja tam talentu do śpiewania nie mam. Ja wiem, że teraz poraniłem wasze uszy. Ja przepraszam bardzo, ale ja chciałem dobrze. Ja tutaj przybywam w pokoju, bracia i siostry. Znaczy, nie chciałem niczego złego.
Czasami wychodzi opacznie. Nie, co mi dzisiaj do tej kawy dorzucili? Nie wiem, co to było. Naprawdę nie wiem, co to było, ale ja chciałem dobrze. Ja chciałem dobrze. Ale taka muzyka biesiadna była naprawdę rozkręcająca każdą imprezę, nie? Te takie nasze disco z pola, nie? Tylko, że ichniejsze, no. Czemu drogę mi tu zamknęli? Dlaczego? To co? Audi tutaj wjeżdża i drogi pozamykane? No nie, no tak byś to nie będzie. No kurde, no, no widzieliście wy to? Wicie na kocie jechał. Dobra, no. Zamknęli mi drogę. Co zrobić? Audi tu tam nie będzie dzisiaj. Co tu taki wielki ruch? Ja nie wiem, ale ja zauważyłem, że na N40 ten trafik taki jakiś, taki bardziej agresywny się zrobił. Ja tam w trafiku, znaczy agresywny w tym sensie, że intensywniejszy. Ja tam nic nie zmieniałem w sumie w tym trafiku. Jak se tak kurnia gram cały czas na domyślnych ustawieniach. Dziękuję panie, kim ten facet jest? Co to był? To była ich policja? Czy ochrona jakaś z sklepu? Ochronia z Lidla? Albo ich policja? Nie wiem. Ja tam się na hiszpańskiej policji nie znam. Nie mam pojęcia, kto to był. Tak czy inaczej, wyglądał groźnie. No i właśnie, a propos tego trafiku. Ja zauważyłem, że jego jest więcej, a ja niczego tutaj nie zmieniałem. Chociaż mógłbym, ale nie zmieniałem. Chociaż mógłbym, ale nie zrobiłem tego. Ja tutaj jak bezczelnie troszeczkę wjadę. Sorry, białe BMW, sorry. Chłop musiał awaryjne włączyć. No, no, przepraszam bardzo, my tutaj z Auditem dzisiaj, no. Z Auditem wbijam na Iberię. Tym powinniśmy mieć absolutne pierwszeństwo do wszystkiego i wszędzie. Ja chyba źle znowu jadę. Gdzie ja tam jadę? Ja jadę źle. Czekajcie, jest szansa na to, że chyba pojadę jeszcze dobrze. Ja chyba nie jadę tak, jak jechać miałem. O, żeż ty. No nie. No nie, no chłop z GPS-em i źle jedzie, no. Co za chłop, co porobił? Czekajcie, no nie ma drogi prosto. Dlaczego tutaj nie ma drogi prosto? Mieli ją wybudować do dzisiaj. Proszę, droga zamknięta. Na amen. Jakiś termos postawili na samym środku drogi. Nie no, musimy zawrócić. No teraz muszę się trzymać planu, zaplanowanego w planie. Chłop, co robi? Tak jest, masz rację. Policja federalna to była. To byli federalni? Muszę kapcie moje schować, bo nielegalne. Jakby federalni się doczepili. I butle z gazem przewożę w aucie, w szoferce. Nikomu ani szeptem. Nic. Nic nie słyszeliście. Nic nie słyszeliście. A jakby co, to wiem, gdzie macie okna. Co tutaj jest znowu? Dlaczego tu jest taki korek? Wszyscy się na tą Iberię teraz cisną? Moi drodzy, tak będzie wyglądało Trackers MP, gdy Iberia wyjdzie na Trackers MP. Tylko przed wami będą same ciężarówki. No, osobówki też będą. Na przykład jakieś Braco, albo jakieś jeszcze inne tam dziwne stwory. No, no tak czy inaczej, no. Tak plus minus, spodziewajcie się tego, jak Iberia na tego wyjdzie. Na promoca, nie? Na Trackers MP. No. Nie! No przecież my czasu czekać nie mamy. Halo! Ja kobietę w ciąży wiozę! Dobra, ja jestem w ciąży! Mógłbym zrobić to inaczej, jednakże zrobię to jeszcze inaczej. Chociaż mógłbym to zrobić inaczej, a ja sobie to zrobię tak, bo zakorkowali się coś w tej Hiszpanii, tak jakieś korki tam mają i tak dalej, i tak dalej. Zrobię sobie tutaj, o, zapis, tak jest, ja sobie tak to robię, no i tak się resetuje chłop. Dobra, i sobie zrobię szybkie wczytywanie. Ja wiem, na to są tam inne też knify, ale ogólnie ja sobie tak robię. Paweł Belda, poproszę tutaj, proszę pana, niech się pan zaznajomi z regulaminem czatu. Ile pan tych emot ikon wkleił? Maksymalnie 3, proszę pana. Proszę się dostosować, albo dostanie pan tak zwanego chwilowego muta. Dobra. O, pojechali, nie wiedzieć gdzie. Przynajmniej sołtys mógł zostać. Przywitać nas na tej obcej ziemi hiszpańskiej.
Jakie sake mogliby polać albo co? Przecież ja nie wiem, co oni tam piją w tej Hiszpanii. Ja mam wiedzieć. U nas to marmota, ale tutaj to ja nie wiem, co oni piją. Nie wiem, czy marmuta, czy... Nie wiem, bo ja tam nie pijący jestem. Dobra, zawracamy i niech ten GPS nas prowadzi w końcu. Jak ma nas prowadzi, bo on cały czas źle mnie prowadzi. Chłopcu się źle prowadzi. A głos niestety mutuje. Kopa w dupę. Nie, nie będziemy dzisiaj tacy brutalni. No święta dzisiaj są. Nie będziemy brutalni. My to dyplomatycznie dzisiaj rozwiążemy. Proszę bardzo. Ja na tym rondzie już... Zobaczcie, więcej ich mama tutaj nie miała? Nie miała ich tutaj więcej mama? Skąd ich tutaj tyle jest? Zdecydowanie tego trafiku jest więcej niż więcej. Więcej niż zazwyczaj jest. Nie wiem, skąd oni się tutaj wszyscy zlecieli. Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Rozdają to za darmo, czy co? Nie wiem, ale dużo ich jest. Dobra, lecimy w końcu, moi drodzy, na ten Madryt teraz. Czekajcie, bo my jeszcze w Saragosie, tak? My jeszcze w Saragosie i my teraz tak. Wiecie co? Ja może ten drugi punkt skasuję. Nie, albo nie będę. Czy jakby to wszystko prowadzi? Ten GPS dzisiaj totalnie zbaraniał. Jak on mnie tu prowadzi? Zamiast mnie tutaj gdzieś poprowadzić, tutaj gdzieś tędy, mogłem tędy jechać. Szybciej by było. Czemu ja na ten GPS wcześniej nie spojrzałem? No dobra. To zrobimy tak, jak ten GPS wytyczył. Zobaczymy jeszcze ten. Chociaż to jest dobre i złe. Wiecie dlaczego dobre i złe? Bo więcej to wy sobie już sami zobaczycie. Jak sobie sami będziecie mieć już te DLC, jak sobie sami będziecie już śmigać. No właśnie. Ja wam pokazuję tylko tyle, ile los pozwoli. Na ile los pozwoli. A resztę ze szczegółami to wy sobie już sami będziecie eksplorować. Tak jest. Teraz, moi drodzy, wy za sprawą naszego dzisiejszego spotkania macie sobie zrobić taki wstępny research i ocenić, czy warto, czy nie warto. Ilekolwiek to będzie kosztować, bo ja nie wiem, ile to będzie kosztować. A nawet gdybym wiedział, to i tak bym wam nie powiedział, bo według danych studia SC Software nieraz te ceny się nie zgadzały. Także nie mam zielonego pojęcia, ile to będzie kosztować. Matamet, jakiś specjal transporty już są do pobrania? Tak, są. Są i już ci matameciku pokazuję. Są special transporty. Tutaj maila dostałem. Na szczęście sprawdzałem, słuchajcie, nie ma wirusa. Nie ma wirusa. Ale przywitali mnie jak szefa. Witaj szefie. I mamy tutaj teraz special transporty z Madrytu, Lizbony, Olhão, czy jak się to tam czyta, i Dijon drugie? Takie, nie wiem jak to przeczytać, ale to jakby biorąc gry jako dży, chociaż nie wiem, czy dobrze to robię, nie mam pojęcia, jak się czyta tą miejscowość, ale tutaj proszę bardzo, o, są takie. I tu jeszcze w ogóle wszystkie są wypisane, które wcześniej były dostępne, a tutaj mamy nowe, proszę bardzo, są nowe transporty specjalne, a więc takie i takie. Miast 4, dosłownie. No. I mamy z S i PT, czyli oczywiście z Hiszpanii i Portugalii. Chociaż z tej Hiszpanii to trochę więcej by mogło być. No ale na chwilę obecną zrobili po sprawiedliwości. Dwa stąd i dwa stamtąd, nie? Chociaż biorąc pod uwagę wielkość Hiszpanii w stosunku do wielkości Portugalii, to z Hiszpanii mogliby dać więcej. Mogli, ale nie dali. Pewnie będzie. Nie teraz, ale będzie. Bo wiecie, jacy są SCS-i. Oni wszystko tak na raty nam dają. Najpierw tego troszeczkę, potem tamtego troszeczkę. Kto wie, może jakieś nowe potem jeszcze drogi dostaniemy do Iberii. Cholera ich wie. Tak czy inaczej, robią nam takie właśnie update'y. Free. Oczywiście nie od razu, tylko po jakimś czasie. Po jakim czasie dostali? Ktoś pamięta z was? Po jakim czasie zaktualizowali na przykład do DLC Italia sardynkę? Po roku? Ja sobie już nie pamiętam. W Saragosie jesteśmy. No. Także easy. Dajmy im po prostu, wiecie, czasu trochę więcej. Pandemia jest, tłumaczą się tym cały czas, że zdalnie pracują, że to duży projekt. Także okej. Oczywiście, mogli w międzyczasie na przykład krowy wypasać, ale to mnie już nie interesuje ze względu na to, że no, muszę uwierzyć w ich tłumaczenie. Ich tłumaczenie jest oficjalne takie, że ciężko było, że to duży projekt. Okej. Ja to szanuję. Nawet gdyby na przykład nie mieli faktycznie kadrów, czasu i tak dalej, to i tak się cieszę,
że w końcu ta Iberia wyszła. Bo teraz, moi drodzy, mamy taką hybrydę. A nie tylko Iberia wychodzi, ale też w końcu jakaś nowa ciężarówka. Oj, i tak jak właśnie jeden z widzów na moim social media, na moim fanpage'u zauważył, że na tą Renault Range T tyle czasu, ponad 2 lata czekaliśmy, bo ona została ogłoszona w Viva la France, znaczy w sensie nie tak oficjalnie, tylko na ilustracji, nie? A potem oficjalnie czekaliśmy jeszcze 2 lata, zanim się ta Renówka pojawiła. No teraz, gdy ona jest, proszę bardzo, jest kolejna Renówka. Taka ironia. A gdzie nowsze many? No właśnie. A gdzie inne ciężarówki nowsze? A co z Iveco? Dlaczego nie mamy nowego Iveco do tej pory? Gdzie są te wszystkie ciężarówki? Dlaczego my cały czas musimy czekać na Forda, na ten przykład? Dlaczego studio SS Software nie wychodzi spoza tej świętej siódemki? Dlaczego? Tell me why. Widzę, że ty wiesz tyle co ja. No także pozdro ziom. Widzę, że jedziemy na tym samym wózku. Po prostu nie rozumiemy tego studia. Znaczy, wiecie no, tłumaczenia mogą być cały czas jedne i te same. Wiecie, ile kosztują licencje. Wiecie, jak to trudno zdobyć. Wiecie, jak to trudno wszystko dzisiaj zdobyć. Zwłaszcza, że pandemia jest, że wszyscy dzisiaj zdalnie pracują. Wiecie, jak to ciężko dobić się do kogoś, kto pracuje zdalnie. I w ogóle. No ale wcześniej były lżejsze czasy, nie? A jakoś tak za bardzo to tych licencji im się nie rwało. Znaczy rwało, ale na ich zasadzie. W sensie ich mentalności. Oni są jak Tajowie. Dla nich czas się nie liczy. W ogóle. Oni mogliby żyć totalnie bez zegarka. Przychodzą sobie do pracy kiedy chcą wychodzą, kiedy chcą to sobie mają lunch, kiedy chcą to śpią, kiedy nie chcą to też śpią. Pff. To jest dopiero życie. Takim Czechem być. Ja bym chciał. Niby robisz dźwięki do gry, ale ich nie robisz. Życie jest cudowne po prostu. A tylko Polak jak mrówka. Lata, biega, stara się. Na wszystkim mu zależy. A taki Czech... Pff. Usa. Easy. Adin. Dwa. Tri. Cietyrie. Boże, dlaczego ja nie jestem Czechem? Mogłem się urodzić gdzieś jako Peter na przykład. Mogłem być teraz Hawrankiem. Nie, dlaczego nie jestem Hawrankiem? Dlaczego? Mogłem być Czechem. Mogłem na przykład robić dźwięki do gier studia SCS, ale ich w ogóle nie robić. Mogłem taki być. Dlaczego nie jestem? No, nie wiem. Może ja pokutuję za poprzednie wcielenie? Cholera wie. Może tak być. A wiesz to, Czarek? Za co ty pokutujesz w tym wcieleniu? No nie wiesz. Może coś nabroiłem w poprzednim. Chociaż w poprzednim wcieleniu to ja byłem Marilyn Monroe. Okej. Co? Ja ci dam kaczkę. Peter Bohun. No tak, piękna Iberia. Kiedy nowy RDR2? Nie wiem. Jedyny minus bycia Czechem. Ten język śmieszny. A gdzie, chłopie? Jesteś Czechem. Przyjeżdżasz do Polski, gadasz z Polakiem, a ten się śmieje. I taki Czech przyjeżdża do Polski i wszyscy się śmieją na twój widok. Czyż to nie jest cudowne? Zobaczcie sobie, Polak z Polakiem się nie dogada. Nie każdy Polak się śmieje, kiedy ja mówię. A taki Czech przyjedzie do Polski, zacznie gadać, cała Polska się śmieje. Same plusy. Jaki minus, chłopie? Jaki minus? O czym ty do mnie gadasz? Chłop do ciebie podchodzi, prosi cię o zapalniczkę. I mówi ci, einen bitten zażygałka. I ty się już, chłopie, śmiejesz. Chłop chce pogłaskać wiewiórkę i ci mówi, fajny drewny kot. I znowu się śmiejesz. Cały czas się chłop śmieje. Taki Czech, to z uśmiechem się go wita w tym kraju. Jak gębę otworzy, wszyscy się śmieją. Jakie tam minusy? Jakie tam minusy? Tak to wygląda. Diego 96. Takie nieetyczne pytania ty mi zadajesz na streamie. Pogrzało? I to jeszcze święta? Come on! BARTEK 123996 10 zł. Też bym się śmiał, jakby ktoś bez dostępu do morza do mnie coś gadał. Bartek! To było złośliwe! To było teraz złośliwe! To... Jaki chłop!
To było teraz bardzo złośliwe. Ja podejrzewam, że Czek by się obraził. Ale wiesz co? Ten żart trzeba powiedzieć temu dźwiękowcowi z SCS-u. Ja bym tak sobie z nim pogadał. Słuchaj no! Może ty talentu do robienia dźwięków w grze nie masz, ale za to dostęp do morza masz. Ty masz bardziej dostęp do morza niż talent do tworzenia dźwięków w tej grze. Serio! Taki to chłop. Ja tak bym mu powiedział. Ciekawe co on mówił. Słuchajcie, kiedyś jak mi jeszcze będzie dane być w studiu SCS Software, a będzie ten dźwiękowiec, bo ja go nigdy na oczy nie widziałem, to ja mu tak powiem. Chłopie, ty masz bardziej dostęp do morza niż talent do tworzenia dźwięków w tej grze. Ja mam nadzieję, że ja nie wywołam czwartej wojny światowej tym zdaniem. To może lepiej nie. To nie wiem, może ja się wstrzymam. Ja sobie to jeszcze przemyślę, ja się z tym muszę przespać. Wybacz, Panie Boże, że święta, wybacz. Ale to, no... No takie przemyślenia, no. Nie, po głowie chodzą. Nie, wy wszyscy jesteście tutaj narażeni na moje poczucie humoru. Zwłaszcza wtedy, kiedy wali mi w dekiel. Nevise. Też tak żartowali z nowym oświetleniem i odbiciami, co? Mamy je? No mamy. No nie, no tutaj akurat to powagę zachowali. Są nowe światła, nowe odbicia. Nie. No tutaj akurat do sprawy poważnie podeszli. Jak widać, nie żartowali. Nowy skybox mamy, nowe cienie, nowe oświetlenie w ciężarówkach. Wszystko nowe. Wszystko nowe. I nawet to responsywne. Ja chciałem zwrócić wam uwagę na to, ani jednego laga nie ma. Nawet mini laga nie ma. Wszystko chodzi płynnie, kulturalnie, responsywnie. Wszystko chodzi buena fantastica costa. ETS śmiga tak, jak nigdy dotąd. Widzicie? I taka to fajna sprawa. Dobra, czy my w końcu wyjedziemy stąd? Wyjedziemy. Moi drodzy, wyjeżdżamy z Saragosy, jedziemy na Madryt. Tylko z tym, że w Madrycie zrobimy sobie jednak nie całe kółko, tylko pół kółka. A to wszystko przez pączka, który wytyczył mi cel taki tam. Daleko stąd bardzo. I tam sobie pojedziemy. No. Krepel, ja ci nie zapomnę tego. Ale dobrze Krepel zrobił, bo Krepel dał mi cela. Znaczy, cela to ja mam. Ja wiozę... Co ja właściwie wiozę? Ja coś wiozę, ale nawet nie wiem co. Zapomniałem se. Puszkowaną fasolę? A to jak fasola jest zapuszkowana, to ona może siedzieć na pace. Nie no, spoko. Fasola zapuszkowana. Także nie ucieknie. Nie ucieknie. W niewoli. Co za czasy. Nawet fasola dzisiaj w niewoli. Zapuszkowali ją. Taki czasu się doczekaliśmy. Nie no. Masakra. Nawet taki czasów się doczekaliśmy. Jak to przeczytałem pierwszy raz, to myślałem, że... No tak się zdenerwowałem, że myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Żądam wymyślił, że pies mój. Mój pies. Od 10 kwietnia. Absolutnie. Po parku bez smyczy chodzić nie może. Gdzie? Taka świnka morska? Taki chomik? Ze smyczą? Przecież ta smycz jest cięższa od niego. Jak ja na mojego psa założę smycz, to tak, jakbyście na te biedne konie zakopanego, no nie wiem, jakbyście te ich wozy obłożyli turystami, a każdy z nich by miał po 150 kilo. Zresztą smycz dla mojego małego psa to jak wyrok śmierci. I ja 10 kwietnia, po 10 kwietniu, nie mam prawa wejść do parku naszego, kultury narodowego, zresztą nawet, bez smyczy. Nawet mój pies w niewolę popadł. Fasolę nawet zapuszkowali. Takie czasy mamy. Masakra przecież to jakaś jest. Za niedługo to my wszyscy w niewolę popadniemy. Chociaż już tak naprawdę zniewoleni jesteśmy. Masakra. Siedzieć nam każą w domu. Cały czas. Mamy siedzieć w domu na krześle. Non stop. Totalna niewola. Totalna niewola. Fasola zapuszkowana. Pies ma chodzić ze smyczą. 10 razy cięższą niż sam pies. I my też w domu musimy siedzieć. Nie, to trzeba gdzieś zgłosić. Tylko gdzie? Komu się poskarżysz teraz? To jest właśnie to. Niesprawiedliwość wielka się stała. Dlaczego to wszystko tak mi świeci tak bardzo mocno, że aż hej? Dlaczego ja tu mam jakiegoś Bluma? Dlaczego ja nie widzę? Dlaczego taki poblask się zrobił? A zaparowało to wszystko! Aha! No, to może przez to.
że to teraz wszystko poparowane jest. Okej. Już takiego bluma wcześniej nie miałem. Ale deszcz pada, to może dlatego. Dziwne to zjawisko takie. To przywiąż Pako na sznurówkę od buta. Gdzie? Sznurówka od buta jest cięższa niż ta smycz, która jest dla niego. Potężny warmianin. 10 zł. Oj, chyba wczoraj śląskie szlagiery z mleczkiem i Coca-Colą weszły za głęboko dla jego. Nie, gdzie tam? Słuchajcie, dostałem taki trunek od przyjaciela mojego, który nazywa się Dzika Kaczka. Ja wam powiem tak, po tej dzikiej kaczce to już kurwa tylko pióra zostały. I kaczy kuper. Tak na koniec. Tak, to będzie jako wisienka na tort. Nie. Dzikie to takie było. To naprawdę dzika kaczka jest. Tak? Nawet? No ja nie powiem, że kopa miała, bo to tylko 20% ma. I nawet chyba nie całe. Ale tak na języczek z żoną wzięliśmy, tak pomlaskaliśmy i tak sobie mówimy, niedobre, ale co się ma marnować? No i tak wczoraj tak z kulturką, po kieliszku, easy, spokojnie, do obiadku. No i kulturka pewna, ale pełna była, no. Także spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jeszcze stoi dzika kaczka, nie odfrunie do ciepłych krajów. Włącz nawiew. Grzesiu, jaki nawiew? Ja tutaj nie mam nawiewu. Znaczy, mam taki nawiew. Tylko, że... Słuchaj, w sumie masz rację, bo na jedynce mi pracuje. Teraz na dwójce. O. I muszę go bardziej skierować na siebie. Dobra, dmucha. Tylko tak nie za bardzo na siebie, bo znowu ochrypnę. Skanio zaparowało. Tak jest, Pawulon. Skania zaparowała. Pączek. Kuba Kocz, spoko, nie ma sprawy. Aha, wy tam coś między sobą. Okej, okay. Okej. Okay. Ja się nie wtrącam w te wszystkie interakcje międzyludzkie. Nie mi to, nie mi to. Tomasz X, Wujek Bochun. Pod F4 i trzeba zmniejszyć jasność deski rozdzielczej. To ja wiem. Ja wiem takie rzeczy. Tylko, że ja lubię, jak mi to tak świeci. Tylko, że czemu Bloom teraz jest, nie? Chociaż możemy sprawdzić, czy jak to teraz sobie obniżę, to czy Bloom przestanie świecić. Zobaczymy. Dalej takie zablumowane troszeczkę jest. O, tak bym musiał mieć, żeby Bloomu nie było. Tak. Czy ja wiem? Bo wiecie, ja to sobie wcześniej podbijałem, bo w ciągu dnia nie widziałem tych wszystkich tutaj zegarów, nie? A teraz mi się wydaje, że za jaskrawe. Tylko, że wiecie co? No właśnie, no, w ciągu dnia teraz nie widzimy tych podświetlonych zegarów, a w nocy wydają się za jaskrawe. Więc tak za dnia podbijam, a w nocy zmniejszam natężenie tego oświetlenia deski rozdzielczej. A teraz, czekajcie, bo przestało padać. Zrobimy sobie eksperymenta, bo przestało padać. Teraz jak przestało padać, to ja z powrotem podbiję. Nie, no jest Bloom. O, żeż ty taki, owaki. Słuchajcie, to jest logiczne, bo faktycznie, jak taki ekranik mocno świeci, to on faktycznie wszystko rozświetla. To jest autentyczne, to jest prawdziwe. To jest życia prawdziwego naszego takiego, powszechnego. Proszę bardzo. O. Tak, teraz dobrze jest. Faktycznie, jak weźmiecie sobie takie ekrany, jeszcze starego typu TFT, tak rozświetlicie jak ten tutaj, no to faktycznie on jest taki przeświecony, że nie widać właściwie, co na nim jest wyświetlane, tylko on świeci, jak latarka świeci. To ma swój sens. To nawet ma swoją logikę taką. To mi się nawet podoba. Wujek Bochun, powiem ci, wujku, tak, ETS się bawi tymi DLC jak kot Afryką. ETS się bawi tymi DLC? Ale w jakim sensie ETS się bawi tymi DLC? ETS się bawi tymi DLC?
Jak kot Afryko? Ja nie rozumieć. Gdzie jesteś? Już ci mówię. Sam chciałbym wiedzieć. Moi drodzy, jestem teraz w drodze do Madrytu. I tak jak wam powiedziałem, tutaj sobie w Madrycie zrobimy takie półkole i jedziemy w stronę właściwie to Almaraz. Ale potem pojedziemy sobie w dół, w stronę Sewilli i pojedziemy sobie tutaj do Algeciras. Nie wiem, jak się to poprawnie czyta. Tak czy inaczej, tam sobie pojedziemy, bo tak Ponczuś sobie zażyczył. Więc tak będzie. No, a ogólnie mapa jest tak duża, że i tak nie jestem w stanie wam wszystkiego dzisiaj pokazać. To niemożliwością przecież jest. Dobra. Ja bym tutaj chyba zrobił sobie coś takiego. Chociaż nie wiem, czy ja mogę używać konsoli. SCS-i by sobie raczej nie życzyli. Więc szukamy jakiejś station po drodze? Proszę bardzo. Długo szukać nie będziemy. Przed nami jest. Wykręcimy sobie pauzę, bo ja chcę, żeby... Ja lubię jeździć w nocy, ale ja chcę, żeby wyście najwięcej widzieli. Bo co w nocy zobaczysz? Ciemność tylko. A tak, to pooglądamy sobie dużo rzeczy za dnia. Jeszcze właściwie nic nie komentowaliśmy, bo na razie daję wam czas na to, żebyście oglądali. A dopiero potem ewentualnie będziemy sobie komentować. Czekajcie, bo to nie tutaj na stację. No gdzie tam stacja? Znowu korek? Co za cała Hiszpania zakorkowana jest? Co znowu? Nie wiem. Jakieś pędzenie bydła na środku autostrady jest, czy co? Pomidorami tam się rzucają? To nawet u Niemca takich ształów nie ma jak tu. Chłopu nerwy puściły, pojechał. Ja też pojadę tędy. Patrzcie, ten za mną też tam próbuje coś zrobić. No czy wyście oczadzieli tutaj sztuczny korek robić mi? Co tutaj się stało w sumie? Tutaj nie ma nawet niczego. Ja przepraszam, panie autobusu, ale ja muszę. Bo za chwileczkę będę na parking zjeżdżał. No właśnie. Czy do tego DLC są wymagane inne DLC? Nie. To znaczy się... Można sobie garaż otworzyć. Jak sobie kupisz, jak na przykład nie masz Viva la France, to możesz sobie kupić na przykład garaż tutaj na Hiszpanii czy Portugalii i możesz się przenieść za pomocą garaży. Na ten przykład. Nie wiem, jakie będą inne rozwiązania, ponieważ ja nie praktykowałem tego. I nie jestem w stanie wam powiedzieć. To by się musiał wypowiedzieć ktoś, kto praktykuje takie rozwiązania, że na przykład nie ma DLC łączącego z DLC. No, ja, jak widzicie, mam wszystkie DLC na bieżąco, bo tutaj studio SS Software łaskawie mi dostarcza. Dowiedziałem się, że jestem w pierwszej fali tych wszystkich youtuberów, streamerów, łącznie ze mną, ale tak czy inaczej, moi drodzy, jestem w pierwszej fali tych wszystkich zasłużonych dla studia, która to pierwsza fala dostaje tutaj te DLC Iberia. Potem jest jeszcze jakaś druga fala i trzecia fala. No ja znalazłem się w tej pierwszej fali. No bardzo mi miło z tego powodu. Chociaż gdyby oni wiedzieli, jak ja po nich jadę, to pewnie by cofnęli ten autorytet. No ale no cóż. Zatankujemy sobie jeszcze. Tak, ja tam widzę community GTA 5 o te twoje, ja widzę te twoje pytania, no ale to wiesz, ja już o tym tyle razy mówiłem, że naprawdę no, już gardło mnie boli się powtarzać, no. Jak robisz, że machasz głową, a gra też? O tak? Takiego cudeńka używam, które TrackIr się nazywa, 5 zresztą nawet, TrackIr 5. I do tego jest taki, o, wariot, którego daję sobie na słuchawki na ten przykład. I kamerka, która jest koło kamerki, która mnie rejestruje. Jest taka kamerka na podczerwień i ona widzi, jak ja widzę. Oczami kierowcy. I to działa niemalże we wszystkich grach traktujących trackerkę. W symulatorach lotu, a nawet co niektórych symulatorach tych, no, pociągów podobno to też działa. Chociaż nie wiem, bo nie sprawdzałem. Okej. Okay. Czy używasz jakiegoś moda na Clarkson? Nie. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam.
studio SCE Software poprosiło mnie, abym przedpremierowo, pokazując wam Iberię, nie stosował absolutnie żadnych modyfikacji. To był wręcz warunek, na który ja musiałem własnoręcznie podpis krwią swój złożyć. I nie mogę wam dzisiaj prezentować gry z jakąkolwiek modyfikacją. Wszystko to, co tutaj widzicie, jest bez modyfikacji. To jest goły i wesoły SCS Software. Chociaż ja wiem, czy on jest wesoły, ale goły jest. Dobra, cyk, cyk. Enter, robimy sobie odzyskiwanie siły i jedziemy dalej. Dałem 1000 łapkę. O kurde. Człowieki, was jest 669 teraz na żywca. I ponad 1000 łapek już otrzymałem od was. Zasłużył, nie zasłużył, podziękował. Dobra, jedziemy dalej. Witam, wesołych świąt. Oczywiście, ja wam również życzę zdrowych, wesołych świąt. Dla wszystkich tych, którzy dopiero teraz dotarli, którzy jeszcze nie wiedzą, co tutaj dzisiaj się dzieje. To wystarczy przeczytać tylko tytuł tego live'a i już wszyscy będziecie wiedzieli, co się tutaj dzieje. No, tytuł live'a jest bardzo, 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 że tak powiem, wskazujący na pewne fakty. Pewnie PM będzie później. Tak, będzie. Będzie, ale później. Na wszystko trzeba będzie poczekać. Aczkolwiek ja się dzisiaj tutaj muszę w pierś uderzyć. Tak, muszę. Ponieważ ja, szczerze powiem, ja wątpiłem troszeczkę scenę moderską. Bo ile sobie dobrze przypominacie, ja wiem, czekajcie, bo ja sobie znowu muszę na gardło pstryknąć tym ustrojstwem, bo muszę właściwie raz na godzinę. A ja pstrykałem sobie o której? Co się bał w pół do pierwszej, nie? No właśnie. Jakie to jest szpetne. To już wolę dziką kaczkę. Fuj. Jezus. Jakie to niedobre przecież jest. Ach. Nie da się ludzkimi słowami opisać, jak to smakuje. Jak zolówka z trampka. Takiego jeszcze z komunii. Holender, no. Paskudne to jest. Ale podobno mam je wyleczyć. Podobno. Okej. Okay. Medycyna naprawdę podjęła wysokiego zadania. Tego chłopa wyleczyć się nie da. Ale niech próbują, niech próbują. Medycyna lubi wyzwania. Niech próbują. Dobra. Kwaśne? To za mało powiedziane. Ono jest brutalnie kwaśne. Brutalnie kwaśne. Coś miałem wam powiedzieć, co zapomniałem. O czym ja miałem wam powiedzieć? Aha, że w piersi uderzyć miałem. Się bije. Bo powiedziałem wam kilka odcinków temu, że ja wątpię, że te wszystkie mapy wyjdą tak szybko, bo jest nowe oświetlenie, tekstury nowe będą musieli wymieniać, zwłaszcza te mapy, które są takie bardzo indywidualne, prawda? Które mają dużo swoich własnych tekstur. A tutaj, sibum, rozmapa już jest. Sibum, promoc już jest. Sibum. Poland Rebuilding jeszcze nie jest. Ale na przykład takiego promoca, czy na przykład takiego rozmapę sobie już możemy pobrać na N40. Tak? No tak. Jest? Jest. Co prawda chyba rozmapa jest w wersji beta ponoć, ale jest. I można sobie śmigać. No właśnie. No ja śmigać nie będę, bo na prośbę studia bez modyfikacji dzisiaj jadę. Zresztą po co mi promoc teraz, dzisiaj i na przykład rozmapa, kiedy ja Iberię wam dzisiaj pokazuję. I to całkowicie przedpremierowo. Tylko dookoła tu mamy jak na razie pola, łąki. Łąki, pola, przestrzenie otwarte. Troszeczkę wyjałowione, potem znowu troszeczkę zielone. Były zielone, teraz znowu mamy otwarte, wyjałowione. Skończą się otwarte, wyjałowione i znowu będą zielone. I tak co chwilkę będzie, na przemian. Raz spalone, raz zielone. Zielone, spalone. Spalone, zielone. Otwarte, zamknięte. Zamknięte, otwarte. Jak to w pandemii, no. Otwierają i zamykają. Raz zielono, raz nie. Takie czasy. Brutalne bardzo. Jak szczyny wielbłąda. Nie, to nie są szczyny wielbłąda. To jest jeszcze coś gorszego.
Ze srebrem podobno nawet. Widzicie? Ze srebrem. Ja teraz będę miał srebrny język. Tak, zdegradowali mnie, bo miałem platynowy. Nie, to trzeba wyrzucić. Masakra. A Jungwera jest? No nie ma Jungwery. Pokażę ja wam tutaj teraz tą mapę jeszcze raz. No nie ma Jungwery. Moi drodzy, nie ma Jungwery. Szkoda tak trochę, no. Nie ma Jungwery. Gdzie powinna być Jungwera? Czekajcie, Jungwera powinna być gdzieś... Ja wiem? Gdzie powinna być ta Jungwera? Bo se topografię straciłem. A nie gdzieś tutaj? Tu gdzieś? Nie! Jungwera powinna być gdzieś trochę wyżej. No ale nie ma. No tak czy inaczej, gdziekolwiek ona powinna być, nie ma jej tu. Nie ma jej tu. Także popatrzcie, jaka tutaj miejscowość jest. Santander. Bank nawet swoje miasto ma. Widzieliście? Czy na przykład u nas jakieś miasto nazywa się PKO? Jest jakieś miasto w Polsce, które nazywa się Śląski Bank? Nie ma. A oni se mają. Taka Hiszpania jest. Mają se. Proszę bardzo. Bilbao też jest. Proszę. Jest też Gijon, czy też Dijon. Nie wiem, jak się to nazywa, ale jeden Dijon już mamy. Navia. Proszę bardzo. No, jest tych miast bardzo dużo. Ja nie liczyłem wszystkich. Nie wiem, ile tych miast jest dokładnie. Tutaj już mamy, proszę bardzo, Portugalię. I mamy Porto i znowu kółeczko. Tak jak Madryt, jak Londyn. No jest tego bardzo dużo. Dzisiaj wszystkiego na pewno nie zwiedzimy. Nie da radę. Lizbona jest, proszę bardzo. Ale takie te najważniejsze, co nas też interesują. Jest, moi drodzy, Madryt, jest Barcelona, jest Saragossa, jest, słuchajcie, Sewilla. Jest Cordoba, jest Malaga. Także takie, no te, takie bardzo ważne dla nas miejscowości, wszak nawet turystyczne, są, jakby nie było. Bo jak samo studio SS to napisało, to przecież mamy tam zamki, zamczyska nawet wręcz. I Villa Dudy, gdzieś tam jest. Za jakie grzechy Bóg mnie pokarał? Co ja komu zrobiłem? Nie. Trzeba to dziką kaczką zapić. Tylko tak nie wypada na wizji. Po wizji. Dzika kaczka, dzisiaj z ciebie nawet kuper nie zostanie. Ja nawet te pióra wypiję. Dobra. Moi drodzy, co tam do mnie piszecie? 48 miast jest. Mirosław Baka naliczył. Widzieliście? Mirosław to dobry chłop. Przeliczył to dla nas. 48 miast jest. W ogóle. W Hiszpanii i w Portugalii zusammen, czyli razem. No. Malaga i tiktaki i kasztanki. Dla ciebie i być może dla koleżanki. Wszyscy ją mają i dobrze zajadają. Malaga i kasztanki i tiktaki. Nie no. Nie no, powinni mi tutaj zapłacić za nieśpiewanie. A jedna gorzała. Gdzie jaka gorzała? Ty widziałeś, żeby jakaś normalna gorzała miała tylko 20%? To nie gorzała. 40% ma być. No. 20% gorzała, chłop pisze. Jaka gorzała? Chłopie. To taki trochę mocniejszy kompost z cytryny. Panie. Cześć wujek. Jak myślisz, czy studio SS Software zrobi tachograf? Oni ponoć dostali kiedyś nagrodę za to, że ich produkt, czyli Euro Truck Simulator 2, ten właśnie, którego oglądacie, jest najbardziej oddanym symulatorem ciężarówek, tak? No właśnie. Ciężarówek! Ale nie kierowcy ciężarówki. No właśnie. Czy ciężarówki potrzebują tachograf? No nie. One mogą jechać cały czas. Czy kierowca ciężarówki potrzebuje tachograf? Tak. Ale problem w tym, że Euro Truck Simulator 2 nie jest symulatorem kierowcy ciężarówek, tylko jest symulatorem ciężarówek. Rozumiecie coś z tego? Nie martwcie się, ja też nie. W sumie jedziemy na tym samym wózku. To co? Chcecie troszeczkę tego spraya? Co to jest? Wyciąg z penisa jelenia. Nieważne. Już nie ma. W Madrycie właśnie jesteśmy. Witajcie w Madrycie. Uwaga, bo tutaj byki po ulicach biegają.
toreadorzy, byki i tutaj pomidorami rzucają. Także proszę uważać. Tutaj żarty się teraz skończyły. Mady, to jest bardzo poważne miasto. Kamil, 10 zł. 40% jak Jamajka w kuleczkach rumowychowanie XT. Ta! Dokładnie! Dokładnie! To nawet fiskus powiedział, że już mam za mało podatku 17%. Też 40 chce na nas nałożyć. Tak, teraz wszyscy na 40 lecą. Mówię wam, że w tym kraju dzieje po prostu. Nawet psy w niewolę trafiły. I fasola. Zapuszkowana. Jak tu nie pić? Dzika Kaćka? My dzisiaj mamy, do pogadania dzisiaj mamy. Masakra. Proszę, wy teraz Madryt oglądajcie, bo tylko półkole dzisiaj zrobimy w Madrycie. Czyli właściwie u mnie zobaczycie, gdzie się ciśnie tu, gdzie się ciśnie! Mówiłem wam, uważajcie w Madrycie. Tu jakiś byk mi się wcisnął. Proszę uważać w Madrycie. Te żarty się teraz skończyły. Miasto ładne jest, ja nie powiem, ale uważać trzeba. Tu zielone, tu wypalone. I tak na przemian. Iberia to jest zielone, spalone, spalone. A teraz będzie zielone za chwilkę. Zielone, spalone, spalone, zielone. I tak w kółko Macieju. To w końcu Iberia jest, proszę bardzo. I tutaj mamy zielone z spalonym. Proszę bardzo. Taki ala ATS. Taki ala ATS. Czyli mamy taką hybrydę. Mamy ATS-a w ETS-ie. Duże otwarte tereny, popalone trawy, tereny pustynne. Czemu nie? Ty myślisz, żeś biały, to co? Nie możesz mi ustąpić pierwszeństwa? Masakra z tymi białymi. Co? Jaki ci się event popsuł, panie Mirosław Baka? Wujek, wesołych świąt. Dziękuję, pan Fiero. Tobie również życzę wesołych świąt i wszystkim wam. Jak wyłączyć powiadomienia na doradcy drogowym? Powiadomienia na doradcy drogowym jak wyłączyć? Znaczy, ja ci teraz nie powiem dokładnie, jaki to jest przycisk na klawiaturze. Może tutaj widownia ci na czacie napisze, bo ja mam pod wszystko skróty klawiszowe. Ja nie pamiętam tych defaultowych ustawień, wiesz? Także no nie wiem, pod czym to jest dokładnie. A nie pod F3? Tak, pod F3. Pod F3, Tomasz. No, także przypomniało mi się. Chyba, że o co innego ci chodzi. Ale to ja już nie wiem, o co dokładnie. Jak życie jak w Madrycie? No tak, no. Chłop ci się pod koła wepchnie i zadowolony z siebie. Smacznego jajka. Wiecie co? Tych wszystkich jajek, tych wszystkich polędwiczków, tych wszystkich baleroników, szyneczek, to ja mam już dzisiaj potąd. Ja mam już potąd. Ja nie wiem, kto ten obiad dzisiaj zje. Naprawdę nie wiem, kto ten obiad dzisiaj będzie jadł. Tylko chyba moje kobity, bo ja mam dzisiaj już dość obiadu. Ja się tak najadłem na śniadanie. Ja wam powiem, jak to u mnie jest w domu. Chociaż nie wiem, czy mogę, bo embargo ciąży na mnie. Ale powiem wam. Słuchajcie, za dużo wam nie powiem, tylko wam powiem to, co chcę, żebyście usłyszeli. Ja ogólnie śniadań w domu nie jem, jak tak jest weekend, sobota, niedziela czy coś, to ja ogólnie śniadań nie jem. Ja nie jestem przyzwyczajony do śniadań w domu, ale jak przychodzi, no wiadomo, Wielkanoc, to takie śniadanie to jest, no wręcz tradycyjne, prawda? No to trzeba usiąść z familią i zjeść takie śniadanie w domu. Tylko że jak ja zjem takie śniadanie w domu, a jedliśmy dzisiaj śniadanie o 10, no to ja potem długo jestem pojedzony. Ja potem nie mogę jeść obiadu, no bo takie jajeczko syte, dużo kalorii, taka szyneczka, taki baleronik, jeszcze kczan, po którym jest gaga pali, ale i tak go jem, a potem ratuję się o tym. To nie są żadne zabawki, to nie jest żadna grzechotka. To tłumsy tabletki takie są. I to się zażywa na zgagę. Amerykańskie. A co amerykańskie, to lepsze. Żeby nie było. I co to jem? Na zgagę. No. No. Najadłem się tego wszystkiego i teraz to ja nie wiem. Mnie się nie chce obiadu w ogóle. Jest 14:13. Real time. A mnie się w ogóle SN nie chce. W ogóle. Teraz pytanie. Jak to powiedzieć ty w domu, że mnie się jeść nie chce? Aaaa! Holinder!
Widziałeś, Wolski, co zrobiłeś? No właśnie. Urwałeś kurze złote jaja. I to Wielkanoc. Proszę. No, po prostu nie chcę mi się jeść. Nie będę jadł, chyba. Tylko, że... Jak to kucharce wytłumaczyć? Może być mały problem, Houston, w dniu dzisiejszym. Mirosław Baka. W dniu wydania Iberii wychodzi event na World of Trucks. On psuje moje plany z tym, że do niedzieli, do godziny 22, celem było odkryć mapę w 100%, jak to robię zawsze, oraz al osiągnięć. Mirosław Baka, ja słyszałem, że ty jesteś niezły przewariot. Ja słyszałem, że ty walisz tyle tych kilometrów, 1500-1800 kilometrów możesz, a nawet może i 1500-1800. Także ty dasz radę. Kto nie do rady? Mirosław Baka nie do... No chłopie, ty mi nawet takiej rzeczy nie piszesz, ty nie dasz rady. Mirosław, ja słyszałem, że ty król szos jesteś, tych wirtualnych. Ja słyszałem, tu już legendy o tobie chodzą, Mirosław, że ty normalnie robisz tyle kilometrów, ile ja wypiłem dzikiej kaczki. Nie no. No to teraz to... statystyki mocno obniżyłem. Ale chodzi o to, że ty podobno, no, dobry jesteś, te klocki. Także ty się o takie rzeczy martwisz, Mirosław. Dasz radę, dasz radę. WBC w tle oglądasz, jego zaległe materiały i leci z tym koksem. I już robisz mapę na 100%. Ja ci będę towarzyszył jako CB Radyjko, takie se będę do ciebie gadał, a ty se tam już nawijaj kilometry. Tak to będzie wyglądało. Tak. Coś mi się wydaje, że dzisiaj po live'ie nie będę ryczeć wam łobiot, tylko dzika kaczka! Dzika kaczka! Ja się łobiodu nie chcę, no. Agro bracia, pozdrowisz? Bądźesz pozdrowiony. Z wszystkich niepozdrowionych jeszcze. Czemu nie działa multi? Ginger, no ja cię proszę. A jak ci ma działać multi? Znaczy, w sensie tobie nie działa multi? A to nie wiem czemu. Ponad 8 milionów kilometrów ETS2, do tego ponad 2,6 miliona mil w ATS? Ja nie mam więcej pytań. No absolutny mistrz. Absolutny, niekwestionowany mysz. Mysz, chciałem powiedzieć. Mistrz. Mysz też może być. No co za chłop. I on mi tutaj mówi, że on nie da rady? No nie no. Chłop, co sam w siebie nie wierzy. No masakra przecież jakaś to jest. Zaskar Legend. Mam lagi. No to co ci mogę powiedzieć? No bardzo mi przykro z tego powodu, że masz lagi. Ja widzę, że u mnie wszystko płynnie działa. Tu zielone, tu zielone. Wszędzie zielone. I ponad 3 miliony na Skani. Ożeż ty. Dziękuję za pozdrowienia. Tak, no wszystkich pozdrawiam. Ja mam w Skani w ETS2 800 tysięcy kilometrów. Ludzie. Ja mam do was takie pytanie. Wy innych gier nie macie? Tylko w ETS cały czas gracie? No ja też lepczam ETS-a, ale se od czasu do czasu pogram w House Flipper na przykład, albo se na przykład pogram w... O, co ja sobie jeszcze gram? Wszystko to, co na kanale widzicie. Jakiegoś tam Skyrima sobie pogram. Czekajcie, bo ja tutaj dołożę do pieca. 85 polecę. I znowu wyjałowione. Proszę bardzo, jak my tutaj mamy pusto. ATS w ETS-ie. Proszę. Drzewka takie jakieś ATS-owskie też. To są chyba oliwki. Tak, mi się wydaje, że to są drzewka oliwne. Bo oliwki są takie niskie. I się zbiera z nich oliwki właśnie. Chociaż ręki se udać, odciąć nie dam. Czy to są na pewno oliwki. Ale mogą być, bo tam w Hiszpanii są oliwki. Rosną sobie. Na drzewach. Krzaczkach takich. Nie, bo macie tutaj oliwki prosto ze krzaczka. Jakby ktoś chciał. A jak nie, to nie. Ja do niczego nie zmuszam. Mniejsza o to. Ja sobie na przykład RDR2 gram, ja sobie na przykład Tomb Raider gram, a wy nic, tylko ETS? I żeby takie rekordy nabić, to trzeba być albo bezrobotnym, albo nie chodzić do szkoły? Ha, ha, ha! O czym ja tu je gadam? Przecież wy od...
końcówki marca zeszłego roku do szkoły nie chodzicie. A no tak, wszystko wyjaśnione. Ale Mirosław Baka to dorosły chłop jest, z tego co ja wiem. To nie jest chłop, który chodzi do szkoły. To jest chłop, który pracuje. Dorosły chłop, poważny. Skąd on tyle czasu ma? Sprawdzimy? Sprawdzimy. Czekoladowe Aro. Biedny Ralan pewnie zapije w te święta porządnie. No dostał, słuchaj, zgrzewkę dzikiej kaczki. Bóg jeden wie, co tam się dzieje. Słuchaj, Ralan siedzi w pękninie. Namierzyłem go, bo ostatnio... Popatrzcie, jak tu pięknie. Hej, tu jest pięknie bardzo, tak. Jedziemy sobie tutaj górą, a tam w dole miasto jest. Widzicie? Wow. No, tutaj ten... Tutaj ta lokacja, to mi się bardzo podoba. Czy co to jest za miasto? A nie jest to ten właśnie Almaraz cały? Mi się wydaje, że tutaj gdzieś, tutaj ten Almaraz się ciągnie, a tutaj za Almarazem jest baza. Tak jest. To mógł być Almaraz. Mógł być. Albo dzielnica Almarazu. No na pewno nie Sosnowiec. Nie ma tak daleko granic. Poza tym nie zasłużyli. No. Moi drodzy, i znowu ATS. Znowu ATS. Wielkie, otwarte tereny. One są tak otwarte, że nawet widzimy, co u sąsiada. Proszę bardzo. Tam. Miasto jest. To jest Almaraz. Tak piękne miasto się ciągnie. I taki ATS się zrobił w ETS-ie. Proszę. Czy to dobrze, czy źle? Według mnie to dobrze. Bo mamy tutaj tereny bardzo zielone. Mamy tereny wypalone. Taka hybryda nam się z tego ETS-a zrobiła. Nie? Świetnie. Ścineczka teraz była, malutka. Jedna. Oby ostatnia. Co polecasz? Logitech czy Transmastera? Pytanie, bez którego live'a by nie było. Powiem ci tak. Za niewiele drożej możesz sobie kupić Transmastera. T300 RS na ten przykład. Możesz. Dołóż tam sobie stówkę i masz Transmastera, który jest jednak pod kątem technicznym, jeżeli chodzi o bazę i koło, lepszym produktem od Logitecha. Ale, znowuż, ma gorszą platformę z pedałami. Bardzo gorszą. Więc, w zależności, jeżeli chcesz mieć dobre koło, naprawdę dobre koło, a nie zależy ci na platformie z pedałami, bo i tak po niej deptasz, no to kup sobie Transmastera. Ale jeżeli zależy ci na dobrym kole i na dobrej platformie z pedałami, to jednak Logitech. Tylko... jak już sobie kupisz tego Logitecha, to polecam ci pobrać sobie oprogramowanie Logitech Gaming Software, a nie ten cały nieszczęsny, pożal się Panie Boże, G-Hub. Dobra. No i tyle w temacie, no. Matamet, ale Matamet do kogoś pisze. Okej. Okay. Jeszcze zimy brakuje w ETS 2. A po co ci zima w ETS 2? Powiedz mi, widziałeś ty kiedyś śnieg w Hiszpanii? Jak tam byłeś, to widziałeś. No i ja nie widziałem, nie byłem. Chociaż tam zima i tak inaczej wygląda. Owszem, to nie jest tak, że tam nigdy śnieg nie spadł, bo spadł. Ale tak naprawdę to... tam śnieg jest anomalią pogodową. No właśnie. Wyobrażasz sobie tutaj, wiesz, że wjeżdżasz na pełnej kicie i masz, nie wiem, po kolana śniegu? Tak nie za bardzo. To chyba nie ten klimat. Znaczy, klimat ten. No bo jednak oni ten śnieg mają od czasu do czasu, ale... no to jednak, to nie są takie zimy jak u nas, no. Chociaż zresztą u nas też już zim nie ma. Podnoć ma wrócić jeszcze zima, ale... nie wywołujmy zimy z lasu, okej? Okay? Ja myślę, że już dosyć w tym roku zrobiła, co do niej należało, niech sobie już idzie. Nie, no ja sobie tutaj oczywiście troszeczkę żartuję. Chodzi o ogólnie o pory roku. No mogliby to zrobić w porządku jakoś tak, żeby to... było z sensem, logiką, ale powiem wam szczerze, oni chyba sami nie wiedzą, jak to ugryźć. Tak mi się wydaje. Taki TML dało sobie radę. Zrobiło pogodę na przykład taką losową, albo
na kalendarzu, w zależności właśnie od tego kalendarza, jaką mamy tam datę, takie mamy warunki, nie? Na przykład w marcu, znaczy inaczej, tam na przykład w maju śniegu nie włączysz, nie? No właśnie, musisz mieć kalendarz nastawiony na grudzień, żeby włączyć śnieg. I tutaj też takie coś by mogli zrobić. Mogliby dodać do tego silnika gry coś takiego właśnie jak kalendarz. Kalendarz mogliby dać. I mogliby to rozwiązać na tej samej zasadzie, jak rozwiązało to studio TML. Mogliby. Tylko pytanie. Mogliby czy nie mogą? Czy mogliby, ale nie chcą? Skąd mi wiedzieć? Nie wiem. Ja się tam na technikaliach tego silnika gry nie znam. Może się da, może się nie da. Tak. A powiem wam jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz wam powiem. W tym całym ogłoszeniu o World Truck Simulation w żarcie chłopy zrobili nadzieję wszystkim konsolowcom, że gra na konsolę ma wyjść. No i w momencie, kiedy ten komunikat zszedł z blogu studia SC Software, ci, którzy mieli nadzieję, bo właśnie im się 1 kwietnia coś urodziło, nadzieja im się urodziła, że tą grę na konsolę będą mieć, to się strasznie podirytowali, że takie jaja se robią, nie? Oczywiście studio SC Software ma i chce dać tą grę na konsolę. Tylko kiedy to będzie? Nie wiemy tego. Oni mają takie plany. Mi się wydaje, że ten żart, ten cały joke miał być takim badaniem rynku, jak my zareagujemy. No może na poważnie to nawet pisali, ale zabrzmiało to faktycznie jak żart. Taki prima aprilisowy. Troszeczkę mnie pykło, zwłaszcza z tym abonamentem na Epic Games. Że możesz mieć ciężarówki, ale nie na zawsze. Tak długo, jak będziesz abonament płacił. Po 40 zł miesięcznie. I w tym momencie żarty się skończyły. Żebym ja se pograł na ETS-ie i ATS-ie w jednym i do tego mieć Azję i do tego mieć na przykład Australię, abonament bym musiał płacić 40 zł, to ja za kablówkę mniej płacę. Nie no, żartuję, trochę drożej. Ale no nie wypada, no nie wypada, naprawdę nie wypada. W abonamencie. Ja jeszcze ten abonament zniosę, ale na Epic Games? Zdradzili mnie! To jest zdrada! Zdrada to jest. Masakra. I jak niby mieli wszystkim by tym, którzy mają tą grę, czyli ETS 2 i ATS, którzy macie już tą grę na Steamie, jak niby mieli by nam... jakby niby mieli dać nam za darmo tą podstawkę ATS-a i ETS-a w jednej grze na Epiku. No jak niby by to mieli zrobić? Jak? Taki żart. Taki joke. Takie jajko wielkanocne. Świąteczne se. Ja niestety używam Logitech G-Hub, bo nie chce mi się już profila zmieniać. Dawid Muzyk. Ja tobie naprawdę współczuję. Naprawdę cię współczuję. Współczuję cię tego G-Huba. Naprawdę. Zdrada stanu. Tak jest, Fiction Game. To oczywiście, że tak. To jest zdrada stanu. Na Epic Games... A propos Epic Games, dostałem tutaj cyngla od moich moderatorów, że chyba właśnie była czwarta przepustka sezonowa do SnowRunnera i że tam są fajne ciężarówki, między innymi te, które znamy z MudRunnera, czy tam innych odsłon z Pintairesa. Także zima też powróciła ponoć, także będzie fajnie. Znaczy do SnowRunnera wróciła zima. Bo się ludzie pieklili, że co to za snow bez snowa. No to teraz już będzie snow. Tak, będzie snow. Także snow tam jest, tylko na jednej mapie. Czy tam na jednej? Chyba na jednej. No to teraz chyba nie wiem, czy będzie więcej tego snowa na tej jednej mapie, czy snow będzie na innych mapach też. Nie wiem, bo się tego nie odpalałem. Hubert Chmielewski. To wymyślił Seba. SCS nigdy nie dało postu na blogu o WTS. Ale był tam taki blog. Znaczy, był tam taki wpis.
Znaczy, powiem wam tak. Ja tego wpisu, ja osobiście tego wpisu o What of Tracks nigdy nie widziałem na blogu studia SC Software. To widzowie porobili mi jakieś screenshoty i mi to powysłali. I mówią mi, patrz chłopie, patrz, patrz. Było, nie ma, ktoś ogłosił, jest. Ja mówię, nie, nie ma. Jak nie ma, jak jest? Wchodzę na blog studia SC Software, patrzę, nie ma. Ci mi mówią, że jest. Ja mówię, nie ma. No ale było. To ja ci udowodnię, że było. I powysłali mi takie właśnie screenshoty. Nie wiem, skąd oni to wzięli, ale powysłali mi. Ja wam to mogę pokazać. Te screenshoty mam do dzisiaj. Na skrzynce mi wiszą. No. Także ja patrzę, nie ma. Oni mi mówią, że jest. Potem podesłali mi właśnie materiał od Seby. Okej. Okay. Zobaczyłem, sobie myślałem, te głupoty jakieś. Gdzie? No jak? No i wiecie, no. Ale wspomnieć trzeba było. Ktoś zamieszanie zrobił. Obojętnie, czy to SCSi, czy Seba, zamieszanie chłopie zrobiły. I to w duże zamieszanie. I nie wiedzę, wśród chłopów prowadzili tą bardzo żartobliwą wiadomością. Nie wiem, czy to Seba namieszał, czy to SCSi, ale to wyglądało tak, jakby to naprawdę na blogu było, studia SCS Software. Więc skoro tak to było, chłopy mi powysyłali te wycinki, ja wchodzę na blog, ja mówię, weźcie mi, pokażcie, gdzie jest taki wpis. Ja mówię, nie ma, ale wujku bohunie, jest, patrz, ja ci udowodnię. I wysyłali mi wycinki. A czy oni to wycięli ze studia SCS Software, czy oni to wycięli z filmu Seby, tego to ja już nie wiem. Nie wiem, z czego oni to wycięli. Chociaż kilku mi wysłało link do filmu Seby i mnie się zapytało, co sądzę o tym, co Seba nagrał. Ja mówię, nic nie sądzę. Sądzę, że to głupoty jakieś. No i tyle. Z całym szacunkiem dla Seby. Kapitan, się masz? No, mam się. Jakoś się mam, ale nie narzekam. Kacper Brożek, Seba 3711. No patrz, jak biednego WB w błąd wprowadzasz co? Nie mnie, Kacper, tylko inny. Patrzcie, no tłumaczę wam przecież, że widzowie mi to podesłali jako wycinki, a teraz będą gadali, że mnie wprowadzili. No co za chłopy. Gadam, tłumaczę, dalej nie wiedzą, co słuchają. Wujek, jak święta? Obżarłem się na śniadanie. Obżarty jestem. Obiadu mi się nie chce. Dziką kaczkę jeszcze dzisiaj zaatakuję. Kulturalnie. Kulturka musi być. No i co? No? I te teraz jadę po Iberisę, jadę. A jest tutaj w ogóle Seba? Seba, jesteś tutaj? Proszę się odezwać. Jest tutaj Seba w ogóle? Dzięki za odpowiedź, wujku. A no proszę. Jak cię wyłapię, to ci odpowiem. Karny lać od WB dla ciebie. Czy jest tutaj Seba? Nie ma go tutaj. Jaki chłop. Nie no, moi drodzy, jeszcze raz wam tłumaczę. Ja tego wpisu o tym What of Tracks, bo nie zajarzyliście, nie skumaliście czaczy. Moi drodzy, ja tutaj odpowiadam za swoje własne słowa, które pozostawiam na tych odcinkach, ale nie biorę odpowiedzialności za waszą interpretację tych słów. Jeszcze raz powtarzam, ja tego osobiście na blogu studia SC Software nie widziałem, bo ja w tym dniu pracowałem. Cały. Natomiast wchodzę wieczorem na maila, wchodzę na Messengera, patrzę, chłopy mi podrzucają. Ty patrz, co Seba nagrał. Ty patrz, co studio SC Software chce zrobić. Patrzę na wycinki, patrzę na film Seby, wchodzę na blog studia SC Software, mówię, przecież tam niczego nie ma. Ale było, ale nie ma, ale było. Mówię, nie ma, było, nie było, było, nie było, bo było. Było, ale znikło. Nie było w ogóle. Co ty gadasz? Było, ja ci screenshoty przesłam. Proszę, przesłali mi screenshoty, patrzę. To wygląda to jak blog studia SC Software. Ale... Zetor 07, witaj na mojej tubie. Czy faktycznie ktoś CJA zrobił ze studia SC Software, że studio SC Software zna CJA robi? Tego to ja już nie wiem. Ja wbiłem na blog i nie widziałem tam takiego wpisu. Ostatni wpis, który tam był, przed tym niby jajcarskim, to był wpis pod tytułem Miasto w Jack coś tam.
jakimś Jacku miasto było. Takim 3,5 mm. Wiecie, takim Jacku. Czy nawet porcie. USB. Jakimś, coś teraz interesować będziecie, w jakim Jacku. No w jakimś było. No ale tak czy inaczej, takiej wiadomości, jak mi podesłali widzowie, nie było. I teraz sobie myślę, kto mnie tutaj robi zabozna? Czy studio SCS Software, czy ktoś robi zabozna mnie, że studio SCS Software robi zabozna innych? Chłop, teraz prawdy może się dowie. Nie wiem, ale ktoś napsocił. I to mocno napsocił. I ktokolwiek tym, kimkolwiek jesteś, psotniku, napsociłeś, muszę ci powiedzieć. Wujek, nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Ja się... Jakie chłopy. Oni myślą, że ja się denerwuję. No gdzie? No jak? Ja się denerwuję. No przecież mnie tutaj szlag jasny trafi. Usa, usa, usa. Adin. Dwa. Tri. Cztyrie. Panie Boże, ja obiecałem, że święta nie będę. Nie będę. I nie będę. Nie będę się denerwować. Nie będę. Ja denerwować. No co wam do głowy strzeliło? Ja spokojny człowiek jestem. Ja denerwować. Kurde. Że bardziej spokojnego człowieka na YouTubie nie znajdziecie. Holender. Ja denerwować. Ja. Nie. Nie święta. Gdzie? Ludzie, kochani. A co wy mnie podejrzewacie w ogóle? Wujek to Oazas. A. Jak to był Prima Aprilis? No Dariusz, przecież ja wiem, że to był Prima Aprilis. Przecież od pół godziny tłumaczę, że to był taki Prima Aprilis. Tylko to był Prima Aprilis właśnie, kto go zrobił. Czy studio, czy ktoś zrobił Prima Aprilis, że studio zrobiło Prima Aprilis. Wiesz, to jest takie teraz... no, zagmatwane. Ja cały dzień pracowałem. Ja tego wpisu na bloku nie widziałem. Wujek, czy masz Discorda? Mam, ale to prywatny Discord jest. Ja z niego korzystam raz na jakiś czas. Ostatnio do Fansima się zalogowałem na Discorda. Ciepło mnie tam powitali. Można powiedzieć wręcz chlebem i solą. Fajnie było. Ale wiecie co, ja Discorda po prostu nie lubię. To nie jest platforma dla mnie. Sama nazwa, Discord. Przetłumaczcie sobie, co to znaczy. Mnie ten komunikator już po samej nazwie drażni. Także mam Discorda, ale... Używam go tylko, jak ktoś mnie zaprosi, tak wiecie, nie? Tak indywidual, no. Od Fansima dostałem takie właśnie... Zresztą nie tylko od Fansima, od wielu z was otrzymałem. Znaczy, znajomych też. Otrzymałem takie indywidual zaproszenie, no. Ja mam codziennie Prima Aprilis, Zawadek pisze. Czyli codziennie Przepraszam, Boziu, święta dzisiaj są. Nie mogę dzisiaj. Dzisiaj nie będę. Nie będę. Zapozna cię po prostu ktoś codziennie robi, tak? No dobrze. No, okej. Okay. A już się pogubiłem. Ja też się pogubiłem. Nie jesteś tym sam. Moi drodzy, pokażę ja wam teraz, gdzie ja teraz jestem. Koło Sewilli właściwie będę za chwilę. Znaczy, teraz jestem równolegle do Sewilli. Ale pojedziemy sobie tutaj do tej całej Algeciras? Nie wiem, jak się to czyta. Nie mam pojęcia. Nagrody rozdasz? Jakie nagrody? Wujek Hubert, jakie nagrody? Czy ja konkursa jakiegoś ogłaszałem? Chyba ci się tutubery pomyliły. Ja już od dawna konkursów nie robię. I nie będę robić. Bo co był konkurs, to ci, co nie wygrali, mi płakali cały czas. Ja już nigdy w życiu nic nie wygram. Nigdy nic nie wygram. Raz to nawet pamiętam, że mi ustawkę, co niektórzy zarzucali, że konkurs był ustawiony, że nagrody znajomemu rozdałem. Tak, bo wygrał ktoś, do którego bardzo często się odnosiłem, akurat w tamtym czasie w komentarzach i w ogóle. Także no, a to był zupełny przypadek. Także nie, pomimo tego, że każde losowanie było na żywca, jak w tym totalizatorze sportowym, w maszynie losującej. Masakra. Powiedziałem, dosyć tego. Nie będzie więcej. I nie ma. Poza tym, w dzisiejszych czasach jest tak, że... Znaczy, powiem tak, no ciężko dzisiaj o jakieś klucze na Giveawaye.
Znaczy, kiedyś dawali, rozdawali różne studia na lewo i na prawo, a teraz ciężko o to jest. Ciężko o to jest. Bida nawet tutaj, pod tym kątem. Bardzo ciężko jest. Widzicie, ja teraz otrzymałem jeden klucz, no tej Iberii. I jeszcze mi napisali, że jak komuś dam ten klucz, jak sam go nie wykorzystam, tylko komuś innemu go dam, to między nami koniec dyplomacji w ogóle. Chociaż ja już ją dawno zerwałem. Oni nie wiedzą, a już ją dawno zerwałem. Ja już ją dawno zerwałem. Już nieraz po nich pojechałem. No ale o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że mojego zdania nie da się kupić, nawet kluczem licencyjnym. Jak u mnie coś jest złe, to mówię, że jest złe. Jak coś dobre, to powiem, że to dobre jest. Ale ogólnie, no, oni mi tak napisali. Masz, chłopie, ten klucz i nikomu nie dawaj, bo my go śledzimy. I pamiętaj, że jak go wydasz osobom nie nazywającym się WB, to my go zablokujemy, ten klucz. A ty nas do końca życia popamiętasz. Tak, napisali. Nie no, żartuję, tak i napisali. Ale coś ten deseń. No i co? No i nie mogę, no. Nie mogę. Jeden klucz mi tylko dali, giveawayów nie ma. Także nawet nie mam co rozdawać. Nie mam co rozdawać. Kompletnie. Jak ci się podoba DLC? Jedna z lepszych czy znośny? Właśnie Orias Life tak nie do końca mam jeszcze zdanie. A ja ci powiem, dlaczego nie do końca mam zdanie. Bo żebym ja wyraził swoje zdanie na temat tego DLC, to ja bym musiał easy, na spokojnie, wiesz, tak poza live'em sobie przejechać. A ja dzisiaj tutaj, no, razem z wami. Ja tutaj jestem pierwszy raz. Ale jak ja sobie z wami gadam, jak ja sobie was tutaj wychwytuję z czatu, to ja mało co się tutaj rozglądam po tym terenie. Wiecie, o co chodzi. Owszem, to nie jest tak, że ja w ogóle tego terenu nie dostrzegam. Ja widzę, teraz jest zielone, za chwilkę znowu będzie spalone. Jest zielone, spalone i dużo otwartych terenów. Taka, można powiedzieć, bardzo indywidualna kwestia, bardziej lokacyjna, prawda? Taka też kulturowa, kontynentalna i tak dalej, i tak dalej. Okej, spoko. Ale widzimy, że tutaj jest zupełnie inny klimat niż na przykład tak totalnie w środkowej Europie, prawda? Więc widzimy, że tutaj jednak jest inaczej. Czasami bywa totalnie nawet i, ja bym tak powiedział, egzotycznie, bo widzieliśmy też palmy. Okej, ale jednak na razie i póki co mi się podoba. Ale coś więcej powiedzieć to wam nie powiem. Muszę sobie na spokojnie, nie wiem, może dzisiaj wieczorem sam sobie pośmigam bez waszej widowni. Jak sobie sam pośmigam troszeczkę po tej mapie, jak sam zacznę sobie tutaj, wiecie, jak się tak tylko sam skupię nad tym, co widzę, to myśli mi się w głowie poskładają. Bo jak ja sobie tutaj teraz jadę po raz pierwszy i tak sobie z wami gadam, to tak ciężko mi jest ocenić. Jak na razie to ja widzę zielone, spalone, zielone, spalone, zielone, spalone, ale wszystko otwarte. To jest wszystko otwarty plan. Wszystko otwarty plan. Jak w ATS-ie. Jak w ATS-ie. No podoba mi się. Podoba mi się, ale na pewno będzie tutaj też coś, co mi się nie podoba, bo nie ma rzeczy idealnych. Zawsze znajdzie się coś, co ci się prędzej czy później nie spodoba. Jak na razie to dużo otwartych planów. Proszę bardzo, tam nawet palmy są przy tym domu. Widzieliście? Tam palmy. No. I to dziwne. Czemu te palmy nie rosną wszędzie? Tylko te palmy rosną tak w grupie, trzy po cztery, czasami nawet stoją sobie w jakimś, nie wiem, bardzo jakby od linijki wytyczonym. Co tu się dzieje? Co to ma być, ja się pytam. Zwariowali? Albo na dzikiej kaczce jadą? Jakby od linijki posadzone były te palmy i tak bardziej, ja wiem, tak dla dekoracji, aniżeli z dzikiej przyrody rosną sobie tu i ówdzie palmy, nie? No właśnie, także no, ja muszę się temu projektowi przyjrzeć tak, jak sobie sam będę śmigał bez waszej widowni. No. Kinder.pl. Ile będzie kosztował dodatek DLC Iberia? Pojęcia nie mam. Serio? Mówię pod Bogiem jak bum cyk cyk. Zawsze mi podawali cennik, teraz mi nie podali w tej prasówce cennika. A poza tym, zawsze jak mi podawali cennik, to i tak te ceny na Steamie były inne. Ja wam ostatnio powiedziałem chyba o właśnie tej
drodze do Morza Czarnego, że dodatek miał kosztować 7 dych, bo oni mi taki cennik podali, a się okazało, że kosztował coś mniej. Już nie pamiętam ile, ale mniej. O! Biała kiełbasa z szarem i kawałek szyneczki. No. Oj, chłop się na śniadaniec się najadł. Ja naprawdę nie wiem, kto ten obiad dzisiaj będzie jadł. Nie wiem. Ja tego obiada dzisiaj nie widzę. Nie widzę go dzisiaj. O, tak ciacho. Przecież jeszcze mamy ciasto. Jest tutaj Basia? Jest Basia i Piotrek? Ja mi teraz smakano robię. Nie ma Basi. Ostatnie kuszenie Basi to było. Ponieważ ja mam, słuchajcie, ja mam ciasta dużo. Ja mam szarlotkę, ja mam sernika, ja mam mazurka. I mam babę cytrynową. A! Kurnia. Niech się tutaj Basia zjawi. Nie będzie ostatniego kuszenia Basi. Bo Basi to czasami diobał jest. Diobał! Ona kusi takimi słodyczami. A dzisiaj to ja je diobał. Dzisiaj to ja pokuszę. Tak, jejku, jak ja tam je takiego mazurka. Tego mazurka to, żebym jeszcze nawet nie dotknął palcem. Ale... ale dzisiaj go dotknę. Dzisiaj będzie ruszony. Cześć, Kafo. Apetytu narobił. No ja apetytu, ja przepraszam bardzo. Zazwyczaj to Basia robi. Zazwyczaj to Basia nam robi wszystkim apetyt. Jesteśmy w Alge Krias. Czy jak się to czyta? Nie mam pojęcia. Zjadłem sobie polski kawior. Polski kawior? Wiecie co, ja wam powiem tak, że do kawioru tobie nigdy nie ciągło. Ja słyszałem, że to właściwie żadnego smaku takiego konkretnego nie ma, ale ja miałem kiedyś okazję zjeść kawior, ale ja nie chciałem. Ja nie chciałem. Właściwie to ja już jadłem robaki, jadłem już żabę. No, ja wiem, że robaki się zemszczą i po śmierci zjedzą mnie, ale trudno, trudno. Za życia, póki ja mogę i zdolny jestem, to ja robaki jadłem. Tak, we Francji, w Tajlandii jadłem robaki. Żaby też jadłem. Żaba smakuje jak kurczak, tylko takiej wersji light. W sensie, niby smakuje jak kurczak, tylko że te mięso jest takie, takie bardziej rozpływa się w ustach, jak mięso z kraba, jak na przykład, jak co na przykład, jak na przykład surimi. O, no to takie bardziej delikatne, takie bardziej delikatne mięso kurczaka. No, to nie ważne, że pachnie jak ryba, ważne, że smakuje jak kurczak. No właśnie, także nie zrażajcie się, możecie żaby jeść, gdyby jakiś inny obiad wam uciekł. No i tyle. Polecam. Baba cytrynowa? No tak, baba cytrynowa. Nie wiesz, co to jest baba cytrynowa? To jest baba cytrynowa. Jak ci mam to inaczej wytłumaczyć? Pytaj rodziców, to ci wytłumaczą, co to jest baba cytrynowa. Baba to jest baba, ciasto baba o smaku cytrynowym. Dlatego baba cytrynowa. Chłop młody to się dziwi. Życia jeszcze nie zna. Na promocji jest tunel do Kanady. O! A tak, podobno słyszałem, pod 1,40 też Kanada już wyszła. Pod ATS-a. Także fajnie. Kto może, niech pobiera. Babka o smaku cytrynowym. No dokładnie przecież mówię. Kiedy farming? Nie wiem. Nie wiem, kiedy będzie farming. Jak słyszycie, to mój głos jeszcze nie brzmi dobrze. Chłop z czym innym może skojarzył. Jak wam powiedziałem, ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa, ale za waszą interpretację już nie. Ła! Wszystko nietknięte. O, żeż ty. Się rozpędziłem tutaj. Słuchajcie, jest 14:48. Maciej Michalik. 10 zł. Kiedyś to były święta, ludzie żyli w dostatku i w święta mogli pozwolić sobie na coś więcej, a teraz każdy ma pieniądze i codziennie może świętować. Ja dlatego nie uważam, że to są święta, dla mnie jest to odpoczynek po pracy. Maciej Michalik, ja nie wiem, czy ja ciebie dobrze zinterpretowałem, ale czyżbyś miał pretensje o to, że dzisiaj jest dobrobyt i dzisiaj każdy może sobie coś kupić na święta? A wtedy... nie wiem... może nie będę gadał nic więcej, bo nie wiem, czy ja cię dobrze zinterpretowałem, ale nie zabrzmiało to dobrze. Nie wiem, może moja interpretacja twoich słów wsiadła.
Może coś tutaj mi nie pykło w głowie. Ale... Ja kiedy słyszałem pretensje takiego jednego chłopa, że kiedyś iPhone'a to sobie mógł kupić nie każdy, na pewno, tylko ten, którego go na to stać. A dzisiaj co drugi chłop z iPhone'em chodzi. Co to za czasy? Co są za dobre czasy? Dlaczego te czasy są takie dobre, że to drugi chłop może z iPhone'em chodzić? Hello, za dobrze w tym kraju jest. Się wszystkim w dupa poprzewracało. Tak? No to nie rozumiem tego. Twoja wypowiedź zabrzmiała mi tak podobnie, coś ten deseń. Nie wiem, może miałeś coś innego na myśli, ale tak mi to zabrzmiało. Nie wiem dlaczego. Nie znam się cieszyć, że ludzi stać. Jak stać, to dobrze. Ja wam powiem tak. Rzuciłem się na ten serial Rancho, którego mi tutaj Bartas polecił. I powiem wam tak, jestem na sezonie trzecim, bo sobie gdzieś tam w tle robię coś tam w FS19, coś tam sobie w tle odpisuję na wasze maile, komentarze, coś tam w tle sobie śmigam i sobie tam w tle oglądam ten film. I tam na przykład, bo tam się chyba akcja na Podlasiu dzieje, tak? O ile dobrze zrozumiałem. I tam ten film pokazuje poważne problemy społeczne, takie jak na przykład bieda, gdzie ludzie nie mieli pieniędzy na to, żeby na lekcję angielskiego posłać swoje dziecko, gdzie lekcja angielskiego za godzinę kosztowała 3 zł. I ludzie nie mieli na to pieniędzy. A dzisiaj, jak ludzie mają na te pieniądze, to te źle? Nie rozumiem. Nie, źle to wybrzmiało, naprawdę źle. Może co innego miałeś na myśli, ale ja to tak zrozumiałem. A jeżeli miałeś coś innego na myśli, ja to tak zrozumiałem, no to przepraszam bardzo. I uwierzcie mi, że do dzisiaj jest mnóstwo takich rodzin, gdzie faktycznie, no 3 złote to jest majątek, nie? 3 złote to jest majątek. I dotarłem tu, gdzie dotrzeć chciałem, znaczy według wytycznych. I tu jest dworzec PKS-u, w Hiszpanii dworzec PKS-u, se chłop wymyślił. Tu jest, słuchajcie, dworzec autobusowy i jak oni do najnowszych DLC dają te dworce autobusowe, to musi coś znaczyć. Zaprawdę powiadam wam. I wy pamiętajcie, co ja wam mówię. Studio SCS Software niczego nie robi bez powodu. Skoro tutaj są dworce autobusowe, to coś to oznacza. Tak. I nic więcej wam nie powiem. Bo szkoda strzębić ryja. Znaczy tak. Studio SCS Software robi te dworce autobusowe po to, by nie dać autobusów. To działa na takiej zasadzie. Powiedz tym w studiu SC Software, czego od nich chcesz, a oni ci dokładnie wytłumaczą, dlaczego tego nie dostaniesz. Proszę bardzo. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest twór studia SC Software, który teraz oglądamy. No. Autobusy WTS? Nie. Traktory dodamy. No tak. Raczej, gdzie ja chciałem dotrzeć. Tak, Pączek, Krepel mnie tutaj wysłał. Nie wiem po co, ale mnie tu wysłał. Także proszę bardzo, masz Kreplu. Dobra, moi drodzy, 14:52. Minut 20 jeszcze czasu mam. Na Malagę polecimy. Przecież ja bym wolał, czekajcie. A może pojadę oddać ten ładunek, który mam w końcu? Gdzie ja go mam oddać? W Albacete. A to już przeterminowany ten ładunek jest. 608 km? Ja tam nie zajadę 20 minut. Jakby co, Pączek będzie na ciebie. Bo na kogoś musi być. Zawsze ktoś musi być winny. A najbardziej winni są ci niby niewinni. Zawsze tak było. Tak zwana rzeź niewiniątek. Dobra, jedziemy. Jedziemy, może dojedziemy. Chociaż, no, nie wiem. Najwyżej będę Przepraszam Bogu, ja obiecałem, że dzisiaj święta nie będę. Nie będę dzisiaj. Przepraszam Bogu. Bogu mi wybaczył. A masz sernika WB? No toć, panie. Dzisiaj będę z nim grzeszył. Ale wybacz Bogu, to już jest między mną a tym sernikiem. To już jest sprawa prywatna, wręcz osobista. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Wiem, czy ta filozofia jest taka do końca mądra.
dobre czasy zrodzą z słabych ludzi? Czy ja wiem? Ja bym dyskutował. Bardzo bym dyskutował. Technologia jednak cały czas się rozwija, a jednocześnie ustecznia. Sorry, mnie się spieszy. Jestem w ciąży. Serio. Wody mi odeszły. Ja tutaj muszę szybko. Czekaj pan. Mnie się bardzo spieszy, bo Pączek mnie wysłał tutaj i ja teraz ja się spieszę bardzo. Przepraszam. Ja muszę uciekać stąd. Co za chłop. A rodzynki w serniku? No właśnie mamy taki sernik bez rodzynek, ponieważ nasza córka, moja własnoręcznie zaprojektowana córka, no słuchajcie, moja prywatna zresztą nawet córka, ona nie lubi rodzynek. Nie lubi. Rogogom. I nie wiem, po kim to ma. Niestety nie ma takiego dobrobytu jeszcze w Polsce i nie każdy może sobie kupić iPhone za 4K. Ktoś, kto może sobie pozwolić, to kupuje. Uśmiechnięta buźka. Ja napę chciałbym kupić lepszą kartę graficzną, ale to może za rok XT. A na co ciebie ta lepsza karta graficzna? 16 tysięcy podobno teraz kosztuje. Tyle kasy bym nie dał za kartę. Nawet gdybym był bardzo Gdzie mnie ten GPS posyła na litość boską znowu? Co tutaj się dzieje? Przecież dobrze jadę. O co mu chodzi? A gdzie tutaj jest coś takiego jak reset nawigacji? Czemu ja nie mam czegoś takiego? Gdzie się tutaj ten knefel reset podział? Co? Ja przepraszam bardzo, ale tutaj coś się stało niekontrolowanego w tym momencie. Czy ja coś źle robię? Czy o czymś zapomniałem, czy co? Nie powinien tu być knefel pod tytułem reset nawigacji? Nie wiem, co się tutaj dzieje. Maciej Michalik. 10 zł. Mnie po prostu te święta nie cieszą, kropka, tak jak każdy to mówi, u święta są, nóż kutwa mać ludzie, kropka, mam kasę, stać mnie na wszystko, ale jak przypominają mi się moi dziadkowie, którzy harowali ciężko i cieszyli się, że idą święta. Maciej Michalik, ale twoi dziadkowie chcieli tego, żebyś ty dzisiaj miał dobrobyt. Twoi dziadkowie nie zapierda... Przepraszam Bogu, ja dzisiaj nie będę. Nawet okolicznościowo nie będę. Ja przepraszam Bogu. Ale twoi dziadkowie robili po to i modlili się do Bogu o to, żebyś ty dzisiaj żył w dobrobycie. A jeżeli ty dzisiaj masz dobrobyt i ty, wiesz, skarżysz się na to, że masz pieniądze na wszystko, ale cię święta nie cieszą, to oznacza tylko tyle, że zbłądziłeś. Ale stało się według tego, co chcieli twoi dziadkowie dla ciebie. Dla mnie też dziadkowie chcieli, żeby było lepiej. I jest lepiej. I moi dziadkowie, chociaż już dzisiaj nie żyją, babcie jeszcze mam tylko jedną, ale mojej babci miło się patrzy na to, że ja dobrze prosperuję. I twoim dziadkom, obojętnie czy oni jeszcze żyją, czy nie żyją, też jest miło, że tobie dobrze się prosperuje. A to, że tobie się dobrze prosperuje, ale ty się w tym zagubiłeś, to nie jest winą nikogo innego. To nawet nie jest twoją winą. No takie rzeczy się zdarzają. Tylko ty po prostu musisz zajrzeć, pogadać z kimś. Znaczy, gdzie zajrzeć? No, gdzieś w głąb swojej duszy. Musisz z kimś pogadać, co z tobą jest nie tak. To nie jest tak, że wiesz, ja też chcę dla mojej córki lepiej, żeby ona miała jeszcze lepiej niż dzisiaj jest dobrze. Żeby ona w przyszłości miała tak dobrze, że jeszcze lepiej niż ja mam dzisiaj. I twoi dziadkowie też chcieli dla ciebie dobrze. I ty dzisiaj masz dobrze. Spełniło się to, co twoi dziadkowie dla ciebie chcieli. Czyli co, wychodzi na to, że źle chcieli? No nie dopuść do tego. Ciesz się tym, co masz. A jeżeli masz za dużo, rozdaj biednym. Masz za dużo szynki w lodówce? Idź, daj bezdomnym. Masz dwa telewizory? Idź, oddaj biednym. Zanieś na plebanie proboszczowi. Nie wiem, cokolwiek. Niech on da tym, którzy potrzebują. Idź, zanieś do opieki społecznej. Oni to wszystko porozdawają. Chętnych i biednych jest bardzo dużo. Znajdziesz balans. Uzdrowisz swoją duszę. Cokolwiek. Na litość boską, wymyśl coś.
Frewik, witamy w Autostopowiczach! Witamy w Autostopowiczach! Witamy nowego wspieracza kanału, nowego patrona. Bardzo mi miło. Witam, Frewik. Moi drodzy, no... Źle? To źle. Dobrze? To też źle. Jak tym ludziom dogodzić, no? Jak tym człowiekom dogodzić? Jak dogodzić? Nie dogodzisz. Czekajcie, no. W stronę czego ja się mam kierować, bo GPS mi powariował całkiem. Co to w ogóle się dzieje? Ja teraz muszę skręcić na co ja muszę? Na Malagę, po tiktaki i kasztanki. Tam muszę skręcić, a wy cały czas obserwujcie, co się tutaj dzieje. Na tej mapie. Bo dzisiaj i tomorrow będę wam pokazywał, co się tutaj dzieje. Jutro, jak to drogę mi zamkli? Po Malagi chciałem jechać. Co do czorta? Jak to? Malaga, na wprost. Dobra, tam są Malagi i tiktaki. Pierwsze wrażenia z Iberii. Pytacie się mnie o moje pierwsze wrażenia z Iberii. Właściwie ja już wam odpowiedziałem na to pytanie. Tak wstępnie bardzo mi się podoba, ale to jest wstępnie. Bo ja tutaj tak, jedne oko na Maroko, a drugie na Iberię. Czyli w sensie jedne oko na czat, a drugie oko na Iberię. I czasami jest tak, że jak ja przeglądam swoje streamy, czasami jest tak, gdy ja nagram dla was materiał, to dopiero wtedy, kiedy składam ten materiał, dostrzegam to, czego nie widziałem podczas gameplayu. Tak się bardzo często zdarza. Dlatego ja musiałbym przejechać sobie prywatnie, poza waszym okiem. Ja sobie to dzisiaj zrobię. Wezmę sobie dziką kaczkę, słuchajcie, jak żona pozwoli. Wezmę sobie dziką kaczkę i słuchajcie, będę sobie tutaj dzisiaj śmigał po tej Iberii i jutro powiem wam coś więcej na temat tej Iberii, bo moje pierwsze odczucia z tej Iberii są fajne. Jestem mega pozytywnie zaskoczony, aczkolwiek mnie nigdy w Hiszpanii jako tako nie było. Znaczy byłem, ale nad Hiszpanią. Ja właściwie leciałem nad Hiszpanią, ale stricte na ziemi hiszpańskiej mnie nigdy wcześniej nie było. No i o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że ja nie wiem, czy ten klimat, który jest tutaj przedstawiony, na pewno jest tak przedstawiony, jak jest w realu, ale klimat wygląda tak. Spalony, zielony i wszystko otwarte, nie? Te tereny są tutaj otwarte. Tak jak w ATS-ie, one są takie wyjałowione. Roślinności jest dużo, ale takiej popalonej przez słońce, takiej właśnie wyjałowionej, nie? No właśnie. Natomiast jak sobie pośmigam coś dzisiaj jeszcze wieczorem, tak prywatnie osobiście, i sam sobie poobserwuję, jak wygląda te DLC, to wam jutro coś więcej powiem. Tak, jakie są moje wstępne odczucia. A kto tam wie, może już nawet nie takie wstępne, tylko takie, wiecie, takie cuzame, takie już finalne nawet. Jedno jest pewne, gdybym nie otrzymał klucza od studia SCS Software do tej Iberii, to bym sobie i tak tą Iberię kupił, nie? Tylko, że tutaj nie wiem, co się stało, ale ja zauważyłem taką jedną rzecz, że tutaj jest strasznie intensywny trafik. Ja mówię wam, niczego w trafiku nie robiłem. Nie zmieniałem tutaj żadnej definicji trafiku, bo można to zrobić przez konsolę, przez definicję, przez plik config, można takie rzeczy porobić. Możecie to zrobić za pomocą modyfikacji, ale ja tutaj kompletnie nie robiłem niczego z trafikiem, a trafik mam tutaj niesamowicie intensywny. Tutaj tych samochodów jest tyle, jakby wszyscy do Lidla po co za darmo jechali. Niesamowicie intensywny trafik. Gdzie się pcha? Gdzie się pcha? Co za chłop? Pa, następny się pcha! Oni są bezczelni z tych manów. Dwa many. Te? No, no pany many! Bezczelnie się pchamy, bo mamy many. Many, to się pchamy przed skanie. Masakra. Widzieliście coś takiego? Zbulwersowałem. Bogu, ja obiecałem, że się dzisiaj nie będę emocjonował. Obiecałem, nie będę. Adin, dwa, trzy, cztery. Usa. RRS-ka te. M. Jenta.
Jak przedpremierowo? No tak. Jak? Co to za pytanie? Jak przedpremierowo? No tak jak widzisz, w chwili obecnej przed sobą. Tak przedpremierowo. A doszedłeś już do mojego maila? Z moim biurkiem? Nie. Ale dojdę, spokojnie. Orzesz ty w mordę. No to się mnie bardzo podoba. Orzesz ty. No te miasta oddalone od autostrad, nawet boisko mają, stadion nawet mają. Orzesz ty jej kusia. Przepraszam bardzo, pip, pip będę robił. Pip, 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 pip. Czekajcie no. Przepraszam. Ja jestem Polak, ja nie potrafię jeździć po waszych drogach. Pip, pip. Przepraszam. Ja pierdziele. Jakie to jest beautiful. Ua. Wypuśćmy drona. No to wygląda... Posłuchajcie, to jakiś mecz słychać. Słyszycie to? Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się. Śpiewają. Słyszycie? Gwara stadionowa. Kibole. O kurnia. No coś się tutaj dzieje. A to co to jest? Wiecie co to jest? Tutaj te oreadory ty z tymi bykami tutaj walczą. Tu. Tutaj byk na czerwoną płachtę leci. To jest to miejsce takie tutaj. Tak jest. No ale trzeba przyznać, że to wygląda bardzo ładnie. Kurnia. Jakbym samolotem leciał. Tak właśnie pamiętam Hiszpanię, jak leciałem samolotem. Tak właśnie ją widziałem. No. No naprawdę nice. No urzekło mnie to. I to miasto ciągnie się tam daleko, hen za horyzont. Kurna. Powiem wam. Nice to wygląda. Ale z ciężarówki to wygląda naprawdę zajefajnie. Naprawdę to wygląda super. Chłop się na mnie ciśnie. Dobra, jedziemy, bo się wszyscy do mnie kleją. A może byś se z hamulca spuścił? Dobra, on tu, ja tam. Ale tutaj ształ zrobiłem. Ja przepraszam bardzo, ale ja z Polski jestem. Nie no, chciałem wam to pokazać, bo to naprawdę świetnie wyglądało. I to już nie jest pierwsze takie miasto. Można powiedzieć, że w Hiszpanii widać pewną architekturę, prawda? Widzimy, że te autostrady, one unoszą się jakby na półkach skalnych, jakby na jakichś estakadach. Samolot nawet ląduje. Jakby na jakichś, kurde, obwodach poza miastami, a te miasta są gdzieś tam w dole. I to nie jest pierwszy taki widok. Tak samo na przykład jak pojedziecie do Włoch, tylko teraz zależy do której części Włoch, ale na przykład jedziecie, no tak jak ja jechałem z rodziną, jechaliśmy przez Austrię do Włoch, przez Wenecję, jechaliśmy do Rzymu, prawda? Więc widzieliśmy coś takiego, że Austriacy często budowali swoje miasta w dolinach i to mocno zazielenionych. I to widać z autostrad. Jak jedziecie sobie głównymi autostradami przez Austrię, to widzicie, że te wszystkie miasta, które leżą gdzieś tam w oddali, to są wszystko miasta budowane w dolinach, tam gdzie jest dużo zieleni. Ale jak z Austrii wjedziecie sobie na przykład już na Włochy, to widzicie, że tam jest totalnie na odwrót.
jadąc na przykład tymi autostradami, które ciągną się od, no może tak nie dosłownie, ale od wysokości właśnie Wenecji do samego Rzymu, to możecie zauważyć taką architekturę opaczną, wręcz odwrotną, że Włosi nie mają tyle zieleni, co Austriacy, znaczy bardziej niektóre rejony wyglądają jak tutaj Hiszpania, i oni budują się na wzgórzach, na odwrót jak Austriacy. Austriacy budują się w dolinach, gdzie mają zielono, a Włosi stawiali swoje miasta na wzgórzach. Tam, gdzie zieleni jest umiarkowanie, a w dolinach, no, też umiarkowanie. Także, a tutaj w Hiszpanii widzimy inną architekturę, jeszcze inną, że miasta, tak jakby gdzieś tam niżej, nie? A my sobie gdzieś tam wyżej jeździmy. Nie wiem, jak jest w Hiszpanii naprawdę, bo ja tam nie byłem, ale można tutaj zauważyć pewną taką, prawda, taką charakterystykę tego kraju. Można sobie wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie, używając do tego oczywiście swój mózg. Bo bardzo ważne jest to, żebyście wy sami wyciągali wnioski. Ewentualnie możecie te wnioski potem skonfrontować z osobą, z którą się liczycie. Ale najważniejsze jest to, żebyście sami budowali sobie wiedzę w taki sposób. Czy z jakiejś tam, wiecie. Dobra. No to jedziemy do tej miejscowości, tylko najpierw to ja bym sobie na stację zjechał, nie? Zrobił sobie jakąś pauzę, bo jak najwięcej w ciągu dnia chcę wam pokazać. Chociaż teraz w nocy też przyjemnie się jeździ, bo wy widzicie, co jest z tym oświetleniem tutaj poprawione. W tym tunelu świetnie wygląda, bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Jest tu jakaś stacja po drodze, na litość boską, jest. Tak jakby po przeciwnej stronie. Ożeż ty. Ja tutaj muszę zjechać. A teraz jest resetuj nawigację. To gdzie to było wcześniej? Czemu nie było wcześniej resetuj nawigację? Co się niby stanęło od tamtego czasu? Co się wydarzyło w tej grze u mnie? Hello! Maciej Michalik. 10 zł. Też mi babcia od strony mamy została, a reszta umarli. Mojego taty tato pochodził z Bochni i tam tylko kuzyni zostali. Bochnia! To jest miasto mojej rodziny. Ja mam tam bardzo dużo rodziny. Pozdrawiam całą Bochnię. Bochnia, 12 km od Nowego Wiśnicza. W Nowym Wiśniczu też mam rodzinę. Potem padąc tam dalej, Limanowa, Lipnica Murowana, która jest w FS-19 na moje życzenie. Małopolska, jednym słowem. Moje tereny. Ale że chłop z Bochni na dobrobyt narzeka? Zapytaj się babci, jak chciała dla ciebie. Chciała dobrze. Wnuk ma dzisiaj dobrze. Wnuk nie może się w tym odnaleźć. Jak powiedziałem, no, rozdaj biednym do minimum i żebyś, wiesz, to tak, wiesz, żebyś mógł harować na to wszystko i święta tak poczuć, wiesz, że zaharowałeś na wszystko, nie? Zawsze się znajdzie jakaś recepta na to. Słuchaj, gdzie ja mam tutaj jakiś parking? To jest... Co to jest? Widzieliście ten dach? No właśnie. W tym problem, że ja go nie widziałem. Cofaj, chłopie. No nową skanię zarysował. Jaki chłop? Prawie nówka. Tu w Hiszpanii. Co za cham tutaj taki niski dach postawił? Co to za obyczaje w tym kraju są? Co to jest? Myjki? Czy ja dobrze widzę, że tutaj są myjki? Dla ciężarówek? Co? Ale jak, że tutaj mam wjechać do tego boksu? Jak to? Kerszer tu jest normalnie. Ale ja tu nie mogę wjechać, bo tu są blokady. Są niewidzialne ściany. Ja nie mogę tam wjechać do tego kerszera. Ale chłopa poobijali. Mógł jechać, ale nie pojedzie. To gdzie ja mam teraz zaparkować? Niby tu jest parking. Szkoda, że pod te myjki nie możemy wjechać. Trochę za niskie takie. A!
Są myjki, ale niestety nie dla ciężarówek. To kłamstwo jest. Że co niby, że ciężarówki to nie auta? Proszę bardzo, tu jest dla ciężarówek myjka. Ja się nie poddam, ja tu przyjadę. Tylko najpierw se pauzora wykręcę. No i jak to, żeby mnie tam nie wpuścili? Mnie? Bohatera? No gdzie? To tak niehumanitarnie. Bohater to też człowiek. Dobra, wykręcimy sobie pauzę, ja tam zaraz jadę. Co wy myślicie, że co? Polamione zaliczone. Ja przepraszam bardzo. Krepel, to nie jest zlamione. To jest sprawdzone zaliczone. To wszystko dla audytu jest. Dla sprawdzalności. Podjedziemy sobie. Ile mam w ogóle w baku? Starczy. Chociaż Polak lubi mieć. Polak lubi mieć. Polak nawet gdyby... Okazuje się, że nie każdy jednak. Ci z Bochni nie. Dobra, moi drodzy, zaciągamy. Czekajcie, gaszę. Dobra, moi drodzy. Ja jestem Polak, który lubi mieć. W baku oczywiście. To sobie doleję, nie? No. Dzika kaczka już się śmieje do mnie. Takie... Ponoć drogie to nie było. M.L. Heisenberg. 10 zł. Na gardło mi dali. No i co, ciulu, zrobiłeś? W DUIS samochodem szkoda dachu, hahaha. Proszę nie wyrażać się ci z takimi słowami. Bogu, wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Ale dziękuję. Chociaż Bogu, tak w połowie mu wybacz tylko. Wiesz, tak w połowie tylko. Tak całkiem mu nie przebaczaj. No. Żeby chłop wiedział, co to ciężar grzechu jest. Dobra, moi drodzy, jedziemy tam sprawdzić jeszcze raz. Może to po prostu... Może to po prostu da się tam wjechać. Tylko ja wjechałem do tej... wiecie, dla osobówek. A mi się wydaje, że ta pierwsza to chyba... A nie powinno to być dla ciężarówek? Czekajcie. Ja muszę sprawdzić, czy dach mi się na czepy zmieści. No nie zmieści. Kurnia! Musimy spuścić powietrze z opon. Wjadę. Ja nie wjadę? To potrzymaj mi piwo. Potrzymaj mi dziką kaczkę. Jaki chłop się uparł na to. Dobra, ja już przepraszam. Ja stąd wyjeżdżam. Czekajcie, ale tam przed nami też są jakieś. Może te przed nami wjadę. No co, no? Pobawić się można, nie? Chociaż nie. One są czerwone, czerwone dachy, ale one wcale nie są niższe, te dachy. Zobaczymy. No gdzie? No jak? No w Hiszpanii takie małe ciężarówki przecież nie jeżdżą. No błagam was. Co w Hiszpanii ciężarówek się nie myje? Czy co? Czy jak? Co oni tam nie wiedzą, co to są myjki dla ciężarówek? Przecież tutaj nie ma żadnego auta prawie. To mogliby to zrobić z wyższymi dachami dla ciężarówek. Ja bym sobie umył. No wiecie co? Nie po sprawiedliwości. Nie po sprawiedliwości. Dobra, wracamy na trasę. Co? 15.17 już jest? O ty w mordę. Dobra. Nie wiem, czy ja dowiozę ten ładunek. To najwyżej... Zaś się przeciągnie, no. Zaś się przeciągnie. Znowu będę przed kobietami oczami świecił. No ale to ja nie... To ja dobra, to ja tak szybko. Stój mi tam! Ani się wasz wyjechać. Dobra, stój. Uwaga, czekajcie, bo ja teraz jechać. Gdzie mam teraz jechać? Tam ja. Dobra, jadę tam. Stójcie wy wszyscy. Stój... Mówię, stójcie! Ja mam tu pierwszeństwo, przecież ja na rondzie jestem. Co za głupi Hiszpan. Przepraszam Bogu, ale on głupi jest. Dobra, jedziemy. No przecież masakra. Jak poobijał dachy? Ja tylko sprawdziłem, czy da się tam wjechać. Ja to wszystko robię po to, żebyście wy nie musieli. Widzicie, jaki ze mnie dobry chłop? Widzicie? Ja to testuję, żebyście wy nie musieli. Ja swoją własną skanię podrapałem, żebyście wy nie musieli drapać. Wy se na święta możecie co najwyżej jajka podrapać. A ja se już podrapałem i jajka, i ciężarówkę. Jakieś dziękuję? No właśnie. Niewdzięczność narodu, naprawdę. Naprawdę. Jeszcze mi lamy bezczelnie na superchat wkleją. Widzisz, Bogu? Widzisz? Dobra. Chłop myjnie testuje. No tak. Auta się nie brudzą, ale chłop postanowił myjnie przetestować.
Jaki chłop! Jeszcze żeby te auta się brudziły. No cóż, no. No cóż, no. Ja przepraszam bardzo. Ale ja musiałem. Popatrzcie, jak tu pięknie jest. Takie miasta na skalniaczkach. Albo na skalniaczkach, albo gdzieś w dolinie. I palmy, proszę bardzo. Co niektórym to nawet palma odbija. Ja nie będę pokazywał nawet komu. Nie będę pokazywał w ogóle. Będziecie się teraz interesować. Kiedy będzie Iberia? Już za kilka dni, za 4 dokładnie. Już 8 kwietnia. Proszę Państwa, 8 kwietnia o godzinie 19:00 na Steamie zostanie oficjalnie opublikowana. Znaczy w sensie nie za darmo. Najpierw musicie za tą publikację uiścić opłatę. Nie wiem w jakiej wysokości, w jakiej kwocie. Ale tak czy inaczej... Czekajcie, czy... którym ja mam jechać teraz? O kurnia, widzicie, zagadałem się z wami. Zagadałem się z wami. Zagadałem się z wami. A ja miałem tam jechać. No i to jest właśnie tak, wy się mnie pytacie na live, co ja sądzę o Iberii. Kiedy ja na tą Iberię prawie nie patrzę. Ja tu jej patrzę na to, co wy mi piszecie. Moi drodzy, a więc no, godzina 19:00. Po wcześniejszym zdonatowaniu tego projektu. Wiecie, no musicie przymusowo donate'a wpłacić Studio SC Software, tam na tym sklepie Steama i możecie sobie, oczywiście wysokość donate'a jest ściśle określona i czyś bogaty, czyś biedny zapłacisz tyle samo, także tutaj sprawiedliwość jest po jednej stronie. No i co, no i płacicie sobie takiego donate'a i se pobieracie po prostu 8 kwietnia o godzinie 19:00 roku pańskiego 2021. Kto chce, zapraszam. Ja bym kupił. Gdybym ja nie miał, to ja bym kupił. Na pewno. Chociażby dla wartości kolekcjonerskiej bym kupił. Prędzej czy później bym kupił. A znając życie i siebie, to kupiłbym od razu. Bo ja tak wszystkie gry kupuję, gdy już kupuję. No właśnie. Iberia na pierwszy rzut oka wygląda ATS-owo. Bardzo ATS-owo. Co za Mercedes. Widział, że zjeżdżam na ten pas i musiał we mnie wjechać. No musiał. Musiał. Tą niemiecką technologią musiał we mnie wpakować. A tam kurde naczepa. Przestawi się. No i chłop się przestawił. No przecież widział, że już jestem na tym pasie. To po co we mnie wjechał? Kto mu kazał? Ach, masakra. A wizytówka? Co wizytówka? Wizytówka teraz jest zastępcza. Wizytówka B. Aha, chodzi ci o ujęcie na zdjęcie. A, to będzie. To będzie. Tylko to skanie może se wyprzedzę. Albo dojadę tam gdzieś pod miasto, żeby wam pokazać coś bardziej, tak wiecie. Bo teraz jest wizytówka zastępcza, oczywiście, że tak. Pudełkowa pewnie 80-90 zł. No, za te pudełko niestety trzeba doliczyć. Za darmo pudełka nie wydrukują. To znaczy, na pewno nabywca poniesie koszty za te pudełko, nie? To nie jest tanie. Znaczy tam ile kosztuje takie pudełko? Złoty? Druk takiej okładki ile? Drugie złoty? No to 2 złote będziecie mieli drożej. Chociaż, to nie zawsze tak jest. Bo nie w jednym przypadku wersja cyfrowa jest droższa od wersji pudełkowej. Tak bywa. To wszystko zależy od tego, jakie sieci, jakie dystrybucje mają jakie umowy podpisane. A czasami jest tak, że nie mają tych umów podpisanych. I czasami macie wersję cyfrową droższą niż wersję pudełkową. Gdzie trzeba jeszcze te pudełko wytłoczyć, płytę trzeba też, nie? Gdzie koszty produkcji tego opakowania też kosztuje, nie? To wiadomo, to nie są tanie rzeczy. Znaczy tanie, no ale wiecie o co chodzi. To dźwiga koszty produkcji. No i teraz co? Ktoś się tam nie dogadał i w dystrybucji cyfrowej wprowadza taką wersję cyfrową właśnie za na przykład 80 zł. A wersję pudełkową, bo ktoś się dogadał, w sklepie normalnie na półce kupicie za 78 zł. Jeszcze taniej, nie? To wszystko zależy od układów, pieniądzów i polityki czasami nawet. Także tak to jest. Strasznie duży ruch. Strasznie duży ruch. Ciężarówka za ciężarówką. Jakbyśmy na Rzym jechali.
Skąd oni wszyscy się tutaj wzięli, no? Serio, niczego nie kopałem w trafiku, jak babcię kocham. Niczego. Niczego palcem nie dotknę nawet tutaj. Żadnej modyfikacji tutaj nie ma, ani żadnej ingerencji nawet w konsolę. Nie ma takich rzeczy tutaj. Może to nie jest odpowiednie miejsce na zdjęcie, na wizytówkę, ale potem se całkiem zapomnę i co będzie. Chociaż, co tutaj widać? Warsztat jakiś. Dobra, zrobimy tutaj już, jak już tu jesteśmy. Właściwie to tak jest, no. Zielono, spalono. Zielono, spalono. Czekajcie. Jakby to... Może tak? Tym razem? Z lotu ptaka? Tutaj miejsce na belkę musi być. Okej. O, może tak. O. Czy ja wiem, czy jestem zadowolony z tej wizytówki? Tak średnio na jeża. Bywały ładniejsze. No ale no cóż, trudno. Babcie czy teściowa? Nie wiem, o co ci chodzi, Bartek kierowca. Pudełka są tańsze. Marek nie zawsze. Nie zawsze. Ja widziałem tańsze pudełka od wersji cyfrowych, ale widziałem też na odwrót, że pudełka też bywały droższe od wersji cyfrowych. Także to wszystko zależy, gdzie kupujesz. Wszystko zależy, gdzie kupujesz. Bo ja ostatnio dostałem propozycję, żeby sprzedawać, znaczy inaczej, żebyście mogli kupić gry na Enebie. No ale ja z tej współpracy zrezygnowałem. Dziękuję. Jak już mówimy o kupnie gier. Nie po to jest wspieranie kanału, żebym współpracę podejmował, nie? A te takie 3%, co wy tam macie taniej, to ja widzę, że nie jeden youtuber to ma podpisane, więc możecie sobie u innych youtuberów kupować te gry o 3% taniej. Bo te 3% taniej to tak nie do końca jest tanio. Także to różnie jest, nie? W zależności jaki tytuł. Ja sobie porównałem kilka tytułów i niby 3% tanio, ale niby tak samo jak na innych sklepach. A wchodzicie potem sobie na Steama, dostajecie jakąś okolicznościową promocję i okazuje się, że Steam wygrywa ze wszystkim, nie? A no właśnie. Także z tymi 3% taniej, drożej, różnie to bywa. Mam do tego strasznie mieszane uczucia, dlatego myślę, nie będę was to pchał. Ale to ja, to moja decyzja. Może SCS współpracował z twórcą mapy Węgier? Mapie Węgier, ja wiem, czy tam był duży trafik? Nie. Przecież na mapie Węgier tam na pewno coś było w trafiku robione, bo tam mieliśmy taki starszy model tych pojazdów, nie? Wiadomo, tam były starsze autobusy i karusy podporządkowane nawet pod miasta. Nawet te autobusy miały malowanie pod dane miasta. O, myślałem, że byliby w niebo wzięci. Naprawdę. Także, kurde, no. Mapa Węgier jest cudowna na swój sposób. Tylko szkoda, że nie wspierana. Szkoda. Wielka szkoda. A teraz na 1.40, bo wiecie, mapa Węgier upadła na w którymś tam momencie, nie? Swojej ewolucji. Owszem, ja pobierałem sobie update'y od fanów, którzy tą mapę cenili i robili update'y tej mapy na kolejne wersje. Natomiast otrzymałem od kilku z was informację, że Frank nadal wspiera tą wersję i robił tam wsparcia na kilka update'ów jeszcze, ale nie na te całkiem najnowsze. No właśnie. I potem okazało się, że to jednak nie Frank robił ten update, tylko ktoś podpisany za Franka. A no właśnie. I tutaj jest takie zamieszanie ponowne. Tak jak z tym, kto sprankował swoich widzów. Czy Seba, czy studio.
Ano właśnie. A 3% taniej to śmiech. Tak, Wolocek, ja porównywałem te 3%, czy to jest faktycznie 3% taniej, bo ja sobie postanowiłem zrobić research z tej propozycji współpracy i to nie jest tak. Owszem, tam niektóre gry były tańsze, ale inne były droższe. A skąd nie mam pewność, czy wy nie chcecie tej innej i przyjdziecie do mnie, hej wujek, ja chcę kupić grę taką i taką, ty mi poleciłeś, że o 3% będziesz miał taniej, a ona nie jest taniej. Bo jak ja sobie odjąłem od tej ceny tej gry, te 3%, to ona wyszła drożej niż w innym sklepie. A Steam robi też te promocje bardzo, bardzo atrakcyjne. Steam chyba robi najbardziej atrakcyjne promocje, jeżeli chodzi o całą dystrybucję cyfrową. Dlaczego? Bo Steam ich wszystkich ma w garści. A Epic rozdaje gry za darmo. Więc o co chodzi? No i to jest właśnie to, to jest taka troszeczkę, to jest taki chwyt marketingowy. Wiecie, o co chodzi? Ja was w to nie chcę pchać. Ja nie po to mam wsparcie kanału, żeby... Wiecie, ja nie potrzebuję zarabiać na takich współpracach, nie? Po to właśnie wsparcie kanału, żebym nie musiał was tutaj, wiecie, pchać w jakieś reklamy. W związku z tym ja sobie zrobiłem research, czy te 3% to faktycznie jest 3% i w niektórych przypadkach tak, ale w niektórych przypadkach nie. To wszystko zależy, jaki tytuł chcecie kupić. I to jest właśnie to. Znaczy, nie można powiedzieć, że tam nie ma w ogóle tej zniżki, bo ona jest, ale nie w każdym przypadku. Także odrzuciłem tą współpracę. Odrzuciłem tą współpracę. Zresztą tak samo jak odrzuciłem współpracę z G2A, im też odmówiłem. Także niech sobie po prostu sprzedają to gdzieś indziej. WB, grasz w Minecraft? Nie, ale moja córka gra. Znaczy gra. Gra. Ostatnio, słuchajcie, w co my to gramy w córkę? Ostatnio gram z córką w strzelanki. Strzelanki, tak, dobrze słyszycie. Zaraz wam powiem, w co my to gramy. Czekajcie. Tylko muszę sobie ekran zminimalizować. O, w to, czekajcie, nie będzie to widać, czy nie będzie widać? Nie będzie widać. Gramy w to, w taką grę gramy. Valorant. I się strzelamy. I wiecie, co wam powiem? Powiem wam tak. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Moja córka jest dobra w te klocki. Wiecie, ile razy skopała mi dupę? Mnie, ojcowi swemu. Tyle razy skopała mi dupę, że hej. Ale ja też ją dorwałem kilka razy. Na początku kopała mi dupę, bo ja po prostu nie miałem się w tej grze odnaleźć. Wiecie, to, że tam miałem bronię, tam nawet skilla też miałem, ale map nie znałem. Nie znałem swoich możliwości, nie? No, ale... Ale kurde, jak graliśmy, tak wiecie, jak Fame MMA, face to face, to powiem wam, że Ania naprawdę jest dobra w te klocki. No, posprzątałam jej i to kilka razy. Także Ania mogłaby w CS-a śmigać, bo to jest taki, jak tutaj ktoś napisał, Dawid o tak napisał, że to jest taki CS better, prawda? No, no troszeczkę w tym racji jest, ale nie do końca, bo to jednak w CS-ie masz tylko strzelby, karabiny jakieś, skórki do tego, a tutaj masz jeszcze jakieś postacie, które mają nadprzyrodzone moce. Jakieś tam swoje, dla swojej postaci charakterystyczne moce. No i powiem wam, że Ania mnie pozytywnie zaskoczyła. Ja tu mówię Ani, zobaczysz, jak ja ci dupsko skopię. Ty mnie jeszcze popamiętasz, ty. Tak jej mówiłem. A tu się okazało, że to Ania mnie. No, zlała mnie. Strasznie mnie zlała. Mnie ojca swego rodzonego normalnie. Ja ją zaprojektowałem, jakby nie było. I co się stanęło? Dostałem od niej lanie w tej grze. Posprzątała mnie. Ja się tutaj na nią czaję, a ona mi gdzie z liny i dup mi z góry. Ja się poszedłem poczaić z góry, a ona mnie z dołu. No to ja mówię, to ja z boku, to ja z lewicy. Ona mnie dup z prawicy. To ja sobie myślę, dobra, to jedę na prawicę. Ona mnie dup z lewicy. Tak było. No panie, patrzcie, jak tu pięknie jest. Wiecie, co mi się teraz przypomniało? To jest normalnie... To jest pomezania. Jakbym po pomezanie jechał. Dobra, chłopy, robimy wizytówkę. Normalnie podpiszemy pomezania. Robimy wizytówkę. Drugą dzisiaj. No kurnia, ludzie. Ty fotografii? No ludzie.
chłop, co kwiaty sprzedaje. I arbuzy. I pomidory. I jabłka. No państwa, proszę was, no. No kurnia. No. I z tej wizytówki to ja będę zadowolony. Słyszałam, że opowiadałeś, jak cię pokonałam. No, przyszła się pochwalić. No to pokaż się już człowiekom, jak tu jesteś. Patrzcie, jaka dumna, bo ojca pokonała w grze. Patrzcie, jaka dumna z siebie. No, ojca swojego własnego. Mhm. Żeby tak w grze rozpracować. Bogu, wybaczysz jej? Proszę bardzo. O, i tu wizytówka będzie. Proszę. Ludzie cię witają. Przywitaj się z ludźmi. Witam ludzi. Jest też witam. Jakiś wesołych świąt czy coś w tym stylu? Smacznego jajka, chociaż nie, jajko już było już z 15. A człowieki cię nie widzą, musi się trochę schylić. To ona! Skopała mnie w grze! W Valorancie! Nakopała mnie do... Ja. Nie powiem wam gdzie. Przepraszam Bogu. Proszę bardzo. Tak się to skończyło. I cyk. A to jest zając wielkanocny. To. Uszy się rozleciały. Zając wielkanocny. No. Uszy mu się rozleciały. Dobra. Mam już piękne zdjęcie na wizytówkę. Proszę. Anno, zaraz kończę, jakby coś. No. O, miałem dzisiaj pograć jeszcze wieczorem z córką, no. To... Dobra, ćwicz tam! Ćwicz! No. Cię torwę tu mi jeszcze popamiętasz, ty. Dobra. Moi drodzy, wracamy teraz na trasę. Ile mi tu jeszcze zostało kilometrów do końca? 103 kilometry, to dojadę. Dochodzę już. Zapuszkowali fasolę i słuchajcie, tą aresztowaną fasolę dowieziemy tutaj do tego miasta. Nie wiem, czy to jest to miasto, czy nie, ale tutaj gdzieś. Dumna kobieta. No tak. Ja rozumiem tam koleżanki sponiewierać, ale żeby mnie, biednego? No, mnie, bohatera? No nie. To tak będzie, będzie. Tak mnie potraktowała moja własna córka. Córko Bohuna. Nie no, trzeba przyznać, naprawdę Ania ma zaje fajnego skilla. Ja podejrzewam, że nie jednego z was by utukła w tej grze. Nie jednego z was. I zobaczcie, pola, normalnie pola tutaj. Było przed chwileczką kolorowo, jarmarki, bazarki i te inne. Teraz znowu mamy spalone. Spalone pole mamy. Proszę bardzo. Proszę, co tutaj się dzieje. I tutaj znowu taki jakiś bardzo, bardzo ATS-owski, przepraszam, a nie ETS-owski klimat. Proszę bardzo. Znowu krzaczki, tu krzaczek, tam krzaczek, tu polutko, tu jeszcze nie przeorane, chwasty wypalone, czyli już tutaj jechali jakimś ustrojstwem, albo jakimś chwastnikiem, albo z jakimś opryskiem. Coś tutaj było robione i to widać. Co to jest? Dlaczego to mi robi bryb-bryb? Co to było? Dlaczego to mi robiło bryb-bryb? Słyszeliście? Jak mnie to zaatakowało? Bryb-bryb, bryb-bryb. Co to jakieś śpiące policjanty jakieś to były, albo co to było? Ale żeby w polu? Jak? Proszę, jakie piękne są te... Proszę bardzo, proszę, jakie piękne te miasteczka takie, urocze. Proszę. I koniec miasteczka. Taka prowincja jakaś malutka, nie? A, widzieliście? Widzieliście? No, no w ETS to ja jestem lepszy od Ani akurat. Ona tam ledwo co tych pedałów sięgała. Także no, no. Ile się spóźniłeś? Jakieś 3,5 godziny. W sumie takie spóźnienie. Chłopie. To sobie już prędzej live'a. Jako zapis zobaczysz całego. Bo właśnie kończymy przygody. Właściwie to ja już przedawkowałem. A miało być do 20 po. Przedawkowałem o 20 minut. Także no. No. Ale to, że już jesteśmy na miejscu. Piękne są te miasteczka. No piękne są te miasteczka. Popatrzcie, te takie jakieś poobijane domy stare. Takie, patrzcie. Te takie poobijane domy stare, takie zabytkowe. O, żeż ty w życiu. Słuchajcie. Cykady. Czy jak się nazywają te gady? Słyszycie to? Posłuchajcie. Wyście to słyszeli?
No naprawdę ładnie, hej! No beautiful. Taka źrudera stara jest. Taka spalona jakaś. Czy zawalona? No ładnie to wygląda. Ja bym powiedział, że to jest bardziej amerykańsko niż ten, nie? Niż europejsko. Tak, kurde, pod Amerykana mi podjeżdża. Pod Amerykana. Civil Trafico. No świetnie to wygląda. Malutkie, urokliwe miasteczka. Pięknie, beautiful. Naprawdę. Na mnie to robi wrażenie. Mnie się podoba. Świerszczę i zatrzymał ruch. No co? Jak ruch zatrzymuje mnie, to ja ruchu nie mogę zatrzymać? A gdzie jakieś uprawnienia? Co? No właśnie. Ile razy to ruch zatrzymuje mnie? Tak zwane korki, tak zwane ształy. Ile razy? No to co, ja nie mogę? Mogę. Kto mi zabroni? Dojeżdżamy do bazy za chwilkę. I spadam stąd. To w Trymiga. A tu nie chcę... A tu jest jeszcze jakaś droga? A tu... Czekajcie, bo tutaj może być coś ciekawego. Bo tu jest taka droga boczna. Liczyłem na kamerę, a nie ma kamery jako punkt widokowy. A zresztą co tutaj pokazywać? Tu same pola i łąki są. I skałki. I drzewka. I tutaj znowu zielono. Widzieliście? Tam było spalone i znowu zielone. To jest to, co ja cały czas mówię. Spalone, zielone. Spalone, zielone. Spalone, zielone. I tak w kółko Macieju. Chociaż tutaj tak do końca nie jest otwarte. Bo tutaj mamy tak już bardziej tak... Tak skałkowo. Patrzcie, następny tutaj taki jakiś. Ale to po co to porobione jest? Nie rozumiem. Ni to parking, ni to co? Nie wiem, o co tu chodzi z tymi takimi zjaździkami, bo to na pewno nie jest parking. To jest normalna droga. Nie wiem. To by się musiał ktoś wypowiedzieć, co po Hiszpanii jeździ, bo ja nie wiem, co to ma być. Nie wiem, co to jest. Chłopco, cierpliwość? Tak! Ja jestem taki wardęga, wiesz. Sprawdzam cierpliwość policji. Czasami im tam nerwy puszczają, no ale to już nie moja wina. Nie Bogu? No po prostu nie panuję nad swoimi emocjami. I teraz gdzie mam jechać? Prosto? No prosto pojadę. No, tereny, powiem wam. Ja bym tak trochę po farmingu jeździł teraz też. Wiecie, po tej nudnej mapie bez klimatu. Wysokie Brodno czy coś. No to jakbym tak po takim Wysokim Brodnie jeździł. Nie no, żartuję sobie. Ale bardziej, tak bardziej ATS-owsko, no. ATS, ATS po prostu. ATS. Moi drodzy, ja tutaj nie będę teraz tutaj nic parkował. Nie będę się bawił te wszystkie takie zaawansowane parkowania, bo przedawkowałem. Przedawkowałem i będzie mi to zaraz wyżygane. Dla was to zrobiłem. Widzicie? Jakiś ze mnie dobry chłop? Jakiś dziękuję albo coś? No. Także moi drodzy, ja spadam, bo przedawkowałem. Natomiast no, wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że tak licznie się tutaj zebraliście. Za to, że poświęciliście tutaj na ten kanał czas. No, wiadomo, to też nie jest spotkanie dla każdego, bo tak jak powiedziałem, nie każdy chce sobie po prostu przedpremierowo zobaczyć, jak wygląda Iberia. Ja to jak najbardziej szanuję i okej, no, ja to rozumiem. Bo ja też na przykład, no, od niektórych materiałów się odbijam. Ale dziękuję wam za to, że byliście, że znowu znosiliście moje poczucie humoru, które, no, nie może nadawać na każdej fali, no i tak dalej, także naprawdę dziękuję za to, że byliście, że świetnie się bawiliśmy. Na mapie tereny Bayoni i Bilbao? Jestem ciekawy tych terenów i chciałbym je zobaczyć na mapie. Dobrze, zaraz ci pokażę. Bayoni i Bilbao, okej. Bayoni i Bilbao. Tutaj mam wjechać? Jak tu? Pies kiwie głową, że tak. Co za pies? Serio tutaj mam wjechać? Naczepa trochę chodnikiem poszła, no ale trudno. Hej, ja tu faktycznie miałem wjechać. Co to jest, jakaś galeria handlowa? Tak jakiś nowy prefab, ja go pierwszy raz widzę. Chyba, że nie kojarzę coś, chyba, że... Nie wiem, może...
po tej dzikiej kaczce może zapomniałem albo co. Dobra. Cyk. Cyk. I tak na szybko, no. Tak na szybko oddam ładunek. Ja tutaj nie muszę skillować. Nie muszę skillować, więc tak gdzieś pod płotem oddam. I jeszcze tutaj pokażę koledze, który chciał, nawet zdonatował. Dziękuję za wsparcie kanału. Chciał zobaczyć okolice Bilbao i czego? Kurwa, wiedziałem, że zapomnę. Przepraszam Bogu! Chłopcy, zapomniał. Czekajcie. Zaciągam. Gaszę. I oddaję, nie? No. Oddaję. A to, wiecie, to ładunek z Wotra był, nie? To ładunek z Wotra był. Ładny market to był. No nie wiem, ja sobie pierwszy raz chyba widziałem taki market. Ja sobie nie przypominam, żebym go widział wcześniej. Dobra, continue. Co tam chłop chciał zobaczyć, bo ja sobie zapomniałem? Bilbao, pamiętam. Chłop, co pamięci nie ma. Bilbao to jest tutaj, tak? Proszę, tak wygląda Bilbao. Proszę bardzo. I Bayona. A, Bayonne. Także tak wygląda Bilbao na mapie. A Bayonne to powinno być. Gdzie jest Bayonne, na litość boską? Nie tu przy granicy gdzieś? Bayonne jest tutaj. No właśnie. Tu jest Bayonne. Znaczy, powiem wam tak. Najpiękniejsze przejście graniczne to jest właśnie tutaj. Jak chcecie doznać takich ekstremalnych, pięknych widoków już przy przejściu granicznym, to tutaj właśnie. Z Bayonne. Jak lecicie na te Bilbao. Także tak to wygląda. Proszę państwa. Tak to wygląda. I tutaj macie jeszcze Pampelunę poniżej. Proszę bardzo. Gdyby ktoś chciał do Pampeluny polecieć, to też jest. Jakby co? Jakby się ktoś pytał. Nie ma San Sebastian na mapie. Filip, no nie wszystko będzie. Nie wszystko będzie. Jest 48 miast w ogóle. Także no wiadomo, no nie dadzą 1500-1800, jak to jest w rzeczywistości. Wiesz, o co chodzi. Nie są w stanie. Nie przy tej skali. Nie da rady. O matko, to ta Hiszpania tyle ma tych dróg? No tak. To jest największy projekt studia SC Software. Moi drodzy, Hiszpania i Portugalia. No może nie cała Iberia, prawda? Ale Hiszpania i Portugalia są. I zobaczcie sobie. Dzisiaj ten żółty szlak, to myśmy to zrobili wspólnie. Ja sobie coś będę chciał dzisiaj jeszcze pośmigać, nie? Coś jeszcze będę chciał podkrywać. Ale jutro, jak się z wami spotkam o 12:00, na Anioł Pański, no to będę chciał wam pokazać gdzieś tutaj, tak tutaj gdzieś coś, tutaj gdzieś pojechać, nie? Tutaj, tej strony się potrzymać, żeby pokazać wam Portugalię. No bo to wiecie, trochę Hiszpanii, trochę Portugalii, żebyście widzieli to i to, nie? I Hiszpanię, i Portugalię. Kończyć ja muszę, bo mi się język zaczyna plątać. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam za to, że dzisiaj byliście. Dziękuję za wszelakie wsparcie kanału w każdej formie, obojętnie czy nowe subskrypcje, obojętnie czy donaty, czy też po prostu wsparcie kanału jako patron. Dziękuję wam za wszystkie serdeczności, dziękuję wam za wszystkie te wspaniałe chwile dzisiaj. No i cóż, powtórzymy to jutro o godzinie 12:00. Zapraszam tutaj na mój kanał. No chyba, że stracę głos, ale mam jeszcze to. Nawet wam nie będę mówić, co to jest. Ale tym się robi psik-psik. No i co? No i mam nadzieję, spotkamy się jutro o 12:00 i pokażę wam coś z Portugalii i dalej coś z Hiszpanii. No i będziemy nadal świetnie się bawić. Za dzisiaj wam dziękuję. Dziękuję wszystkim Gadalfom Białym. Dziękuję wszystkim patronom kanału oraz, no, oczywiście Jediom, nie? No. Także moi drodzy, szwagrówka? Szwagrówka? Ale w jakim sensie szwagrówka? Bo szwagrówka to mam kilka skojarzeń ze szwagrówką. I niekoniecznie wszystkie są, wiesz, tak do publicznego obwieszczenia. Te moje skojarzenia. Do następnego, miłego dnia, wesołych świąt. Moi drodzy, ja też. To do jutra. Dziękuję wujek Bochum, kolegom, moderatorom oraz wszystkim widzom. Ja też wam wszystkim dziękuję. Moi drodzy, życzę wam jeszcze raz wspaniałych, świetnych, pomimo tych ciężkich czasów, bardzo kapryśnych, gdzie wszystkich puszkują, nawet fasole. Nawet mój pies w niewolę popadł. Moi drodzy, tak czy inaczej, zdrowych, wesołych, rodzinnych, wspaniałych świąt Wielkiej Nocy. Spotkamy się jutro.
No i będziemy dalej odkrywać Iberię. Na dzisiaj dość widzenia, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. No i pa. Nie będę mówił obiad. Wiem, co powiem. Dzika kaczka!